Witam Was serdecznie na lekcji poświęconej rzeźbotwórczej działalności morza. Wybrzeże, jak wiemy, jest to pas graniczny morza i lądu, który obejmuje część nadwodną i część podwodną. Pomiędzy tą częścią nadwodną a tą częścią podwodną znajduje się linia brzegowa, która w dziejach Ziemi wielokrotnie zmieniała swoje położenie. Jak wiemy, mieliśmy obecnie jeszcze niedawno, stosunkowo niedawno, do czynienia ze zlodowceniami. Wtedy poziom wszech oceanu był niżej, więc linia brzegowa była na pewno w innym miejscu niż obecnie, więc tak naprawdę chociażby zmieniają nam się typy wybrzeży, zmienia nam się wiele, wiele różnych rzeczy w zależności od tego, co się dzieje. Obecnie poziom wszech oceanu zwiększa nam się, powiększa nam się, czy znajduje się coraz to wyżej, więc innego rodzaju ruchy będziemy mogli obserwować. W obrębie naszego wybrzeża będziemy mogli wyróżnić trzy części. Pierwszą taką część, która będzie powyżej zasięgu fal sztormowych znajdować się i która będzie co najwyżej zraszana poprzez tak naprawdę rozbryzgującą się wodę, która na przykład z tych fal sztormowych będzie pochodziła. Miejsce, do którego docierają fale sztormowe, jest to tak zwany brzeg. Poniżej tego miejsca znajduje się, i to też gdzieś tam pod wodą, znajduje się tak zwana część przybrzeżna, czyli głębiej, prawda, w głąb. Ta część przybrzeżna będzie sięgała do miejsca mniej więcej, gdzie fale sztormowe, falowanie będzie miało, prądy przybrzeżne będą mogły wywierać jakiś wpływ na te wybrzeże. To jest mniej więcej do głębokości około 10 metrów, a sam brzeg, czyli ta część, która jest powyżej w zasięgu fal sztormowych, a najniższego poziomu wody, ten najniższy poziom wody chociażby możemy obserwować w czasie odpływów, to ten brzeg może być albo skalisty, tak jak tutaj właśnie na zdjęciu po prawej stronie widzimy, albo żwirowy, albo też piaszczysty. No i przechodzimy i powiemy sobie o głównych typach wybrzeży morskich. Od razu powiem, że tutaj te wybrzeża morskie możemy dzielić sobie wedle różnych, bardzo różnych kryteriów. Postaramy się to zrobić ze względu na ich cechy morfologiczne, czyli krótko mówiąc wygląd. No, jeżeli patrzymy na wybrzeża, to tak gdybyśmy mieli wyróżnić dwa typy wybrzeży, to byśmy powiedzieli: a, te są wysokie, te są niskie, prawda? Więc tutaj ten podział jest bardzo, bardzo podobny. Niemal trafilibyśmy w 100% w ten podział i wyróżniamy wybrzeża strome, czyli takie właśnie wysokie, i płaskie, czyli inaczej mówiąc niskie. Te strome ulegają najczęściej, w przeważającym stopniu przynajmniej, ulegają działalności niszczącej, a te płaskie najczęściej są w przeważającym stopniu niszczone, nadbudowywane, przepraszam, ale zdarzają się takie okresy, czasem one nawet dłużej trwają, że są one faktycznie niszczone. No i oczywiście to, że takie wybrzeża mogą być budowane czy też niszczone, to tak naprawdę to w dużym stopniu będzie zależało od tego, jaki mamy stan morza, a falowanie będzie nam niejako objawiało się tym stanem wody, które możemy zaobserwować, prawda? Bo takie fale, które są charakterystyczne dla falowania, mogą docierać nam do brzegu i takie fale, które docierają do brzegu, które uderzają o brzeg, które uderzają o skały w pobliżu brzegu znajdujące się, nazywamy falami przyboju bądź też kipieli klifowej. Krótko mówiąc, te fale tutaj się po prostu będą rozbryzgiwały bardzo często i będą uderzać dosyć mocno nieraz właśnie w ten brzeg, jego w ten sposób będą mogły niszczyć. I przechodzimy do wybrzeży stromych. Taką formą najbardziej reprezentatywną dla wybrzeży wysokich, którą wyróżniamy, jest po prostu klif, czyli taka część, która jest stosunkowo stroma, prawda? Ona się będzie składała z takich części wystających, z takich części bardziej wklęśniętych
I tutaj, jak popatrzymy sobie, to widzimy, że jak mamy kawałek plaży odsłoniętej, to jest ona bardzo wąska, więc cechą wybrzeży klifowych będzie to, że jeżeli będziemy mieli do czynienia z jakąkolwiek plażą, to faktycznie ona będzie wąska i najczęściej usłana kamieniami, czy też większym rumoszem skalnym pochodzącym właśnie z niszczenia tych wybrzeży stromych. No i możemy sobie zadać pytanie, dlaczego tak się dzieje? Dlatego tak się dzieje, bo pędząca fala uderza nam w nasze wybrzeże, w tym przypadku ten tworzący się klif, i taką działalność niszczącą nazywamy działalnością erozji morskiej, czyli abrazją tak naprawdę. Więc tutaj ta abrazja będzie bardzo dobrze widoczna w obrębie właśnie takich wybrzeży wysokich. No i dalej, w jaki sposób taki klif jest niszczony? Samo niszczenie klifu nie wynika z tego, że tylko te fale sztormowe uderzają w ten klif, ale także tak naprawdę na ten klif działają także inne czynniki, przede wszystkim wietrzenie. Czyli w obrębie klifu mamy powstające różnego rodzaju pęknięcia. W te pęknięcia na przykład wnika sobie woda, woda sobie zamarza, więc już mamy wietrzenie tak naprawdę mrozowe. Oprócz tego wiadomo, że woda jest zasolona, więc taka woda zasolona będzie nam rozbryzgami chlapała nasz klif, prawda? No i taka sól będzie tutaj czy krystalizowała, czy będzie po prostu w inny sposób niszczyła nasz ten klif, więc mamy wietrzenie solne. Oczywiście nasz klif w dzień może być oświetlany przez wiązkę promieni słonecznych, więc mamy wietrzenie insolacyjne. Pamiętamy, że w wietrzeniu insolacyjnym minerały o różnych kolorach mogą w różnym stopniu się nagrzewać i bardziej albo mniej powiększać swoją objętość. Tworzą nam się naprężenia i wtedy te minerały zaczynają się po wielu latach oddzielać od siebie. No i oczywiście tak naprawdę tych możliwości mamy dużo, dużo więcej, a tym samym nie tylko w sposób mechaniczny będzie działała sama woda, ale także w obrębie tego klifu będą przebiegały tym samym inne różnorodne procesy. W tym także procesy związane z wietrzeniem chemicznym czy też biologicznym. Wietrzenie chemiczne to przede wszystkim rozpuszczanie, szczególnie skały węglanowe, wapienie będą pięknie nam się rozpuszczały. Chociaż jakbyśmy spojrzeli, to w obrębie klifów także inne rodzaje wietrzenia chemicznego, nawet utlenianie, redukcja, wiele innych rodzajów tego wietrzenia też będzie spokojnie zachodziło sobie. I mamy też oczywiście działanie organizmów żywych i wietrzenie biologiczne tym samym. Szczególnie niektóre organizmy wywierają tutaj bardzo duży wpływ, na przykład tak zwane małże, które są zwane skałotoczami, bo one właśnie będą mocno te skały niszczyły, bo będą chciały po prostu żyć, tak naprawdę. I w wyniku oczywiście tych wszystkich procesów podstawa naszego stoku coraz bardziej będzie traciła swoją spoistość, prawda? Ona będzie tutaj erodowana, podmywana, aktywnie niszczona. I po pewnym czasie zacznie nam się to wszystko, no, najpierw obrywać. Czasem, jeżeli to będzie materiał słabiej skonsolidowany, to będą zachodziły osuwiska. Jeżeli to tak naprawdę będzie taka bardzo mocna, odporna skała na wietrzenie, to będzie przede wszystkim zachodziło odpadanie. W takich utworach piaszczysto-ilastych mogą zachodzić spływy, czy też osuwiska błotne. Także tak naprawdę tych możliwości, które reprezentowane są przez ruchy masowe, też mamy bardzo wiele. No i w efekcie będziemy widzieli to, co tutaj widzimy, prawda? Tu widzimy, że zaszedł jakiś obryw. Od razu ten materiał skalny jest poniżej rozdrabniany. Tu też te skały, nikt ich tutaj nie zrzucił. One pochodzą tak naprawdę na zdjęciu po lewej stronie. One pochodzą z niszczenia tutaj po prostu tego klifu i też zostały tutaj zdeponowane. Oczywiście później już może dalej będzie nam te skały rozdrabniać, o czym za chwilę będziemy mówili. Klif, pamiętamy, ma inną nazwę, zwany jest też falezą. W obrębie tego klifu czy tej falezy możemy wyróżnić dwa charakterystyczne miejsca.
Po pierwsze, tak zwaną niszę abrazyjną, czyli takie miejsce, które się znajduje powyżej nieco normalnego falowania, i mamy jeszcze tak zwany podcios brzegowy, który występuje poniżej normalnego, linii normalnego falowania, czyli poniżej linii średniego położenia tak naprawdę morza, prawda? Oczywiście, dlaczego coś takiego powstaje? Jeżeli widać, że te nasze fale się przemieszczają, to takie one się przemieszczają takimi trochę grzywaczami. Takie grzywacze, czyli takie fale, mogą nam mocno uderzać właśnie w te miejsce, więc będą te miejsce aktywnie erodowały. Ale jeżeli poziom morza ma swoje niższe położenie niż zwykle, to wtedy będą po prostu przy takim normalnym falowaniu te morze po prostu będzie uderzało nieco niżej w nasze skały i będzie je znowu także aktywnie niszczyć. No i oczywiście, tak jak mówiłem, zwykle u podstawy klifu jest plaża. Ta plaża jest, jeżeli w ogóle jest odsłonięta, to jest bardzo wąska. Jak widzimy, tu faktycznie widzimy, że ta plaża jest wąska, ale jak już tylko to morze jest na przykład w czasie sztormu, to ta plaża najczęściej jest nawet w 100% zalewana, prawda? Czy w czasie przypływu, więc to może być sztorm, to może być to przypływ, mogą to być inne rzeczy. Możemy mieć do czynienia, tak jak tutaj na tym zdjęciu dolnym, że w tym miejscu tak naprawdę plaży w ogóle nie widzimy, ona po prostu jest zalana. A tu została nieco odsłonięta i no, kawałkiem jest faktycznie widoczna. Więc mamy w obrębie takich wybrzeży klifowych miejsca, gdzie te plaże będą się znajdowały i gdzie ich nie będzie, bo tak naprawdę musimy pamiętać, że te klify cały czas są aktywnie modelowane i ulegają niszczeniu. Czym takie niszczenie będzie się objawiało? Tym, że tak naprawdę ląd będzie coraz bardziej zabierany i morze będzie tutaj wygrywało. Krótko mówiąc, to, co teraz jest lądem, za chwilę będzie pod wodą znajdowało się i teren lądowy tym samym będzie się zmniejszał. I w jakim tempie to może następować? Najszybsze tempo obserwujemy w Wielkiej Brytanii, bo tam nawet do 10 metrów na rok takie klify mogą się cofać. Chociaż są lata, że to tempo bywa nawet i nieco większe, nawet od tej granicy 10-metrowej. No i w rejonie Kołobrzegu naszego i Wyspy Wolin, to tempo już jest widać, że zdecydowanie mniejsze i ono z reguły nie przekracza 1 metra na rok, chociaż zdarzają się lata, w których znowu tempo cofania będzie nieco większe. Są lata, gdzie ono oczywiście będzie znowuż mniejsze, więc tutaj mamy podaną tak naprawdę średnią wielkość. I dlaczego tak się dzieje, że w takiej Wielkiej Brytanii to tempo jest większe, u nas jest mniejsze? Tu musimy brać kilka czynników pod uwagę. Po pierwsze, w Wielkiej Brytanii same fale są znacznie większe. Na naszym Morzu Bałtyckim falowanie jest stosunkowo niewielkie, czy też no, ma pewno mniejsze niż na Atlantyku. No i oczywiście bierzemy pod uwagę także, z czego są zbudowane skały i jak ten brzeg cały jest modelowany. Jak wszystko to weźmiemy pod uwagę, to właśnie mamy taki, a nie inny obraz, gdzie nasze wybrzeża, które są zbudowane przede wszystkim ze skał polodowcowych, głównie z glin glacjalnych, morenowych, prawda? One tutaj tak naprawdę są z jednej strony łatwo niszczone, ale z drugiej strony no, te falowanie nie jest tutaj jakieś takie ekstremalnie wielkie, tak jak na Atlantyku w niektórych miejscach. No i takim najlepszym przykładem, który nam ukazuje wpływ mimo wszystko niszczącej działalności morza, jest to, co się stało z kościołem w Trzęsaczu. Kościół w Trzęsaczu powstał w XV wieku. Ludzie, jak go budowali, myśleli sobie, a stawiamy jego kilometr od krawędzi klifu, od linii brzegowej, no to jesteśmy w 100% pewni, on sobie będzie stał i stał i stał. Bo się ludziom wydawało, że jest to daleko.
No i przez pierwsze 200, 200 kilkadziesiąt lat było w miarę okej, ale Cliff mimo wszystko ciągle cofał się, czyli morze ciągle zabierało kawałek lądu, aż w połowie XVIII wieku Cliff już znajdował się tylko około 58 metrów od kościoła, czyli bardzo blisko. Wyobraźcie sobie, że w połowie XIX wieku, XVIII-XIX wiek, więc 100 lat tak naprawdę tylko minęło, to ten klif pokonał kolejne ponad 50 metrów i znajdował się tylko już 5 metrów od kościoła. Także gdybyśmy tutaj mniej więcej sobie wyrysowali, gdzie ten klif się znajdował, to pewnie był mniej więcej w tym miejscu. No i kolejne lata, tak naprawdę, XIX wiek, już krawędź klifu była usytuowana tylko metr od murów kościoła. No i od początku XX wieku w zasadzie, przez cały XX wiek, ten kościół był mocno niszczony. I w latach 1900 roku, na przełomie wieków, to już się, jak widać, rozpoczęło. I w kolejnych latach 1903 do 22 kolejne fragmenty kościoła będą znajdowały się już w morzu. I to trwało do 1973 roku, kiedy to podjęto decyzję, że próbujmy to przynajmniej uratować, co jest jeszcze do uratowania. I mniej więcej od tego okresu zaczęto ten brzeg umacniać. Gdyby nie to, to tak naprawdę to, co jest obecnie pozostałością po tym kościele, czyli ta jedna w zasadzie ściana, to też już by się znajdowało w morzu. Dzięki temu, że faktycznie zabezpieczono ten kawałek wybrzeża, to już ta dalsza jego degradacja nieco stanęła, bo oczywiście musimy pamiętać, że morze to jest żywioł, więc być może za jakiś czas, niestety, ale morze dokona swojego niszczycielskiego dzieła i całkowicie zniszczy także i tą ściankę, chociaż pewnie będziemy się starali zrobić po prostu większe umocnienie jak to człowiek. Co prawda zaczęło działać trochę za późno, ale działa. Klify mogą przybierać także różne formy w zależności od cech podłoża skalnego i wewnętrznego zróżnicowania. Tak jak Wam mówiłem, tam gdzie mamy skały takie mało zróżnicowane i miękkie podłoże, to tam tak naprawdę takie klify albo będą słabo widoczne, tak jak tutaj widzimy na tym zdjęciu po lewej stronie, prawda? No i one najczęściej będą z reguły stosunkowo niskie, o niewielkim kącie też nachylenia. I ten profil linii brzegowej taki przy takim miękkim podłożu też będzie taki, jak widać, popatrzcie, linia to jest prawie praktycznie linia prosta, prawda? Więc jest bardzo wyrównane. W przypadku podłoża zróżnicowanego i zbudowanego ze skał litych, to ta linia brzegowa będzie taka poszarpana i ona będzie pełna takich wewnętrznych zatoczek. Gdzieś tam dalej jest zatoczka, prawda? I ta linia brzegowa tym samym będzie dużo bardziej skomplikowana. No i będziemy takie mieli miejsca, tak jak tutaj, które są stosunkowo niskie, już mocno zniszczone i takie naprawdę bardzo, bardzo wysokie ścianki, niemal pionowe przewierzchki, także to też będzie widoczne, pionowe ściany. Czyli tym samym, jeżeli wiemy, że mamy skały lite, to w takich skałach litych możemy się spodziewać występowania różnego rodzaju zatoczek. W obrębie tych zatoczek mogą być różnego rodzaju takie miejsca bardziej ostre, które są ostrogami czy też cyplami. Na przedłużeniu tych zatoczek, tak naprawdę ujścia tych takich zatoczek, mogą być różnego rodzaju jakieś skałki ostańcowe widoczne, prawda? Mogą być różnego rodzaju różne odmiany takich skałek ostańcowych w postaci na przykład iglic skalnych. To wszystko tak naprawdę takie skałki ostańcowe czy takie iglice skalne to po prostu są ostańce abrazyjne. Skąd znowu ta nazwa? Ostańce, bo się ostały z procesów niszczenia,
niszczenie związane z erozją morską to jest, tak jak mówiliśmy, abrazja. No i tu widzimy, właśnie mamy te ostańce abrazyjne i taki cieniutki i sterczący ostaniec abrazyjny to jest iglica skalna. I taka iglica skalna potrafi być bardzo wysoka i bardzo chudziutka, tak naprawdę, bo ona została przemodelowana z ostańców abrazyjnych właśnie do takiej postaci, więc ona zapewne kiedyś była szersza, ale została opiłowana przez morze, wyerodowana i wygląda dzisiaj tak, a nie inaczej. I musimy pamiętać, że zarówno i ostańce abrazyjne, i także iglice skalne tak naprawdę mogą występować albo pojedynczo, albo grupowo, więc w zasadzie i jedna, i druga forma tak może występować. No i jeszcze raz widzimy właśnie duży ostaniec abrazyjny na zdjęciu po prawej stronie i na zdjęciu po lewej stronie widzimy iglicę skalną, która jest to skała, która pewnie częścią była kiedyś wybrzeża, a widzimy, że takie wybrzeże nie jest zbudowane ze skał równie odpornych wszędzie na niszczenie i takie morze sobie wybiera to, co najłatwiej i najszybciej może być zniszczone. Jak widać, ten proces po prostu postępuje. To, co najtwardsze, najbardziej jest trudne do zniszczenia, to jest w stanie ostać się takiej siły erozji, ale oczywiście ten proces trwa tylko do pewnego momentu, po pewnym czasie te formy też ulegają niszczeniu. Bardzo ciekawymi formami występującymi w obrębie wybrzeży, szczególnie kiedy mamy do czynienia ze skałami, które będą ulegały rozpuszczaniu, to będą skały węglanowe, najczęściej wapienie, ale nie tylko, to w ich obrębie mogą tworzyć nam się bardzo malownicze jaskinie nadmorskie, prawda? Więc widzimy tutaj po prawej stronie, że mamy piękne jaskinie nadmorskie. Widzimy zarówno taką jaskinię nadmorską od środka, jak patrzymy się w górę, to taki otwór w górę rozpościerający się nazywamy tak zwaną studnią. Tą studnię tak naprawdę to najlepiej jakbyśmy patrzyli w dół, więc to też w zależności od tego, jak patrzymy, bo jak patrzymy w górę, to tak naprawdę możemy to równie dobrze nazwać kominem sobie. No i oczywiście tego typu jaskinie, groty nadmorskie bywają cały czas poszerzane i one też po pewnym czasie po prostu się załamują, są niszczone. Wejścia do takich grot nadmorskich czy do zatoczek wewnętrznych tworzą nam tak zwane bramy, prawda? Więc mamy tutaj bramę. Jak taką bramą sobie wjedziemy czymś, no to znajdujemy się wewnątrz takiej zatoczki, więc tym samym taka brama też ma i pełni bardzo czy istotne pewne funkcje, prawda? Jeżeli mamy oddziaływanie fal sztormowych, to taka brama też chroni takie wybrzeża przed usytuowane wewnątrz przed niszczeniem. Także tutaj z jednej strony mamy łatwy kontakt z zatokami, z drugiej strony te zatoki są odsłaniane, więc możemy też znaleźć tutaj schronienie. Z drugiej strony oczywiście te zatoczki też mogą być wypełniane wodą, jeżeli mamy do czynienia z przypływem. No i wtedy zachodzi dalsze rozpuszczanie tych skał, a takie dalsze rozpuszczanie takich skał może doprowadzić do przemodelowania tych wszystkich form w kolejne formy, także bardzo efektywne. Mogą to być łuki skalne. Łuki skalne są takie w kształcie bardziej łukowatym, a jeżeli mamy taką część prostą na górze, to nazywamy to mostem skalnym. I oczywiście w miejscach, gdzie one występują, także mamy do czynienia z takimi zakończeniami ostrymi, czyli ostrogami wybrzeża, czy też mogą gdzieś dalej sięgać jakieś takie izolowane skałki w postaci ostańców abrazyjnych.
podział klifów. Klify dzielimy na trzy grupy. Klify żywe, które są cały czas podczas sztormów aktywnie modelowane. Mamy klify martwe, które obecnie znajdują się poza zasięgiem fal sztormowych, prawda? Widzimy, że ta część jest już zarośnięta. Pewnie kiedyś tutaj fale sztormowe w tą część uderzały, więc ją aktywnie modelowały, a dzisiaj ona się znajduje już poza zasięgiem fal sztormowych. No ale gdyby taki poziom wszechoceanu nam się mógł znowu podnieść, to gdyby taka woda znowu nam zaczęła zalewać ten cały obszar, to taki klif martwy mógłby się znowu przerodzić i przeistoczyć w klif odmłodzony, prawda? Więc takie klify żywe po lewej stronie, które aktywnie są niszczone i mamy widoczne klify martwe. Klif martwy może stać się znowu klifem odmłodzonym, reasumując. Tak jak Wam mówiłem, klify ulegają tak zwanej erozji morskiej, którą nazywamy abrazją. Ta abrazja będzie przebiegała w wyniku nie tylko tego, że taka woda będzie uderzała w nasz klif, ale także ona będzie niosła w sobie różne odłamki skał. I te odłamki skał będą z jednej strony się ścierały wygładzały przy naszej linii brzegowej, przy naszym brzegu, więc stworzy nam się taka tak zwana platforma abrazyjna, jeszcze o tym będziemy mówili, i tam materiał tak naprawdę będzie przesortowywany, przemywany i to, co będzie w miarę lekkie, będzie mogło być kierowane w głębsze części naszego morza. Także przy samym brzegu będą się głównie znajdowały różnego rodzaju głazy. Takie morze będzie sortowało ten materiał skalny, więc dalej już się będą znajdowały głównie żwiry. Później coraz to drobniejszy materiał skalny będzie się robił. W końcu będą się znajdowały piaski. No i tak naprawdę gdzieś daleko to już będzie taki maciupeńki materiał skalny, czyli to będą iły. Bo iły są najlżejsze, czyli nie trzeba silnego prądu, takiego wstecznego, żeby tak naprawdę taki ił tutaj mógł być przenoszony. A wiadomo, że takiego głazu tak daleko po prostu nie będziemy w stanie przenieść, bo on będzie po prostu zbyt ciężki. No i taki głaz po prostu wymaga bardzo, żeby był w ogóle poruszony, bardzo wielkiej siły. Więc to one najczęściej przez wiele lat potrafią sobie być w miarę w jednym miejscu. No i w ten sposób mamy te dwie platformy, czyli platformę abrazyjną i akumulacyjną. Rzeźba takiej platformy abrazyjnej też nie jest taka dosyć prosta, bo tutaj zobaczcie, mamy taką sytuację, z którą raczej dosyć rzadko możemy spotykać. Normalnie w czasie przypływu zasięg fal sztormowych czy normalnego morza sięga sobie tutaj mniej więcej do tego miejsca. Ale mamy niespecyficzną sytuację, bo mamy widzimy ten obszar w czasie odpływu. No i na takim obszarze możemy wyróżnić różnego rodzaju rozpadliny. One najczęściej nam się wzdłuż spękań będą powstawały, więc część takich rozpadlin w tej chwili jest przysłoniętych po prostu wodą, więc tutaj mamy takie właśnie rozpadliny. Mogą także być przegłębienia. Takie przegłębienia będą powstawały w miejscach, gdzie nam się takie rozpadliny mogą krzyżować, po prostu tam, gdzie jest głębiej, chociaż to też różnie bywa. Miejsca bardziej usytuowane powyżej poziomu morza, więc o, tutaj mamy chociażby, tutaj mamy takie coś, tutaj mamy też taką formę, na niej sobie ludzie tutaj stoją, to są tak zwane garby, a w tych miejscach, gdzie dodatkowo takie morze będzie ulegało powstawaniu i tworzeniu się w jego obrębie takiego ruchu wirowego, to takie otoczaki, które będą pchane takim ruchem wirowym wokół własnej osi, będą wirowały, wytworzą nam wycięcie tak zwanych kotłów ewersyjnych, z tym, że nie mogłem niestety znaleźć zdjęcia, żeby Wam taki kocioł ewersyjny pokazać.
No i oczywiście wiadomo, taka platforma może być także okresowo przysłaniana innym materiałem piaszczystym czy też żwirowym, więc w obrębie takiej platformy też będziemy widzieli pokrywę akumulacyjną. Wybrzeża płaskie mogą być różnego pochodzenia, bo mogą one powstawać albo wskutek wynurzenia się płaskiego przybrzeża, albo tak naprawdę dlatego, że nasz obszar nizinny ulega po prostu zanurzeniu, zalaniu, albo nasz klif stanie się, tak jak mówiliśmy, klifem martwym, czyli nastąpi dalekie jego przesunięcie i ekspansja będzie lądu, prawda? Czyli to ląd będzie w tym przypadku wygrywał nad morzem. Zaczynamy od plaży, która jest w obrębie wybrzeża płaskiego i jest to taka strefa brzegowa. Taka plaża może być zarówno jasna, zarówno czarna. Jedna i druga będzie czysta, także nie bójcie się, że plaża wulkaniczna jest brudna, będzie was brudziła. Po prostu zbudowana jest z innego rodzaju materiału skalnego. W takiej plaży wulkanicznej, czy w takiej plaży jasnej też będziemy mieli nieco inne cechy takich plaż. Plaże piaszczyste z reguły będą takie bardzo płaskie i dosyć niskie. One się będą wznosiły pod kątem 2-5 stopni. Plaże wulkaniczne mogą być najróżniejsze. Ich kąt nachylenia też może być bardzo podobny do takich plaż typowo piaszczystych, ale jeżeli będą zbudowane z takiego materiału bardziej żwirowego, to takie plaże może być kąt nachylenia ich większy i nawet dochodzić do 20 stopni. Podobnie też będzie w przypadku takich plaży jasnych. Tutaj też te kąty nachylenia będą mogły być nieco bardziej zróżnicowane. No i przechodzimy dalej do procesów i do form, które możecie spotkać na wybrzeżu niskim. Na wybrzeżu niskim możemy spotkać takie formy jak wał brzegowy, wał burzowy, mogą być też wydmy nadmorskie. I trzy słowa dosłownie o tych formach, za chwilę je sobie jeszcze będziemy pokazywali. Wał brzegowy będzie najbliżej od brzegów tworzony. On będzie taki niziutki, kilkunasto najczęściej centymetrowy i będzie tworzony przy normalnym falowaniu morza. Ale jak mamy fale sztormowe, to fale sztormowe sięgają nie na taką wysokość, jak mamy normalne falowanie morza, tylko znacznie wyżej, więc one ten cały obszar tutaj plaży będą zalewały i ponad nim będą się przemieszczały. Automatycznie ten wał brzegowy wtedy będzie niszczony i będą tutaj dopiero osadzały sobie materiał głównie piaszczysty i to będzie prowadziło do tego, że tu dalej nam się będzie nadbudowywał właśnie taki wał burzowy, inaczej sztormowy. No i oczywiście bardzo lekki materiał skalny z tego wału burzowego może być gdzieś dalej przywiewany i on będzie deponowany w obrębie, akumulowany, osadzany w obrębie wydm. Także przy wybrzeżach niskich bardzo często właśnie będą występowały wydmy nadmorskie. No i jeszcze raz popatrzmy na te trzy formy, o których mówiliśmy. Tu widać, że sobie mój dzieciaczek stoi na brzegu, prawda? Na takim brzegu, na którym mamy jakiś taki wał, który jest wałem brzegowym formowany właśnie przy takim normalnym falowaniu morza. No ale dobrze, żeby to falowanie nie było takie bardzo, bardzo niskie, tylko takie, powiedzmy, żeby te fale miały z pół metra wysokości, to wtedy jest najlepiej. Po dużym falowaniu morza ten wał brzegowy jest niemal redukowany do zera. Zwróćcie uwagę, już teraz nie widać tutaj tak naprawdę wału brzegowego, a woda daleko, daleko sobie przemieszcza się dalej i formuje w tym miejscu widoczny wał burzowy, inaczej wał sztormowy, prawda? Czyli to wszystko nam się zmienia. Automatycznie ten wał sztormowy też będzie taki asymetryczny.
będzie od strony morza, od strony oceanu, taki bardziej łagodny, i od drugiej strony on powinien być taki bardziej stromy, czyli od strony od morza występującej, czy przeciwnej. No i oczywiście gdzieś daleko będzie docierał pył, piasek drobny, prawda? To wszystko będzie budowało wydmy nadmorskie, które zarówno w łatwy sposób mogą być dalej modelowane, niszczone, przewiewane, przemodelowywane, prawda? Bo wiatr może cały czas ten piasek przemieszczać, prawda? I w zależności od tego, w jaki sposób takie wydmy nadmorskie są zarośnięte, to tak, a nie inaczej tego typu formy mogą wyglądać, bo oczywiście musimy mieć świadomość, że tego typu formy są cały czas faktycznie modelowane, tak jak Wam mówiłem. Sierpy plażowe. Tutaj mamy do czynienia z falowaniem, i te fale najlepiej jakby uderzały pod pewnym kątem. Wtedy tworzą nam się właśnie takie charakterystyczne sierpy plażowe, tak jak tutaj macie zaprezentowane na tych kilku zdjęciach, gdzie widzimy, że takie wybrzeże jest w kształcie takich sierpów, prawda? I one są wywołane najczęściej zawirowaniami prądów przybrzeżnych, i to one powodują, że tak naprawdę te prądy tej, nie wiem, czy to jest tak widoczne, zobaczcie, mamy takie jakieś troszkę zawirowania, i to wszystko powoduje, że te fale uderzają tak jakby właśnie pod kątem, prawda? I powstają tego typu właśnie sierpy plażowe, szczególnie na wybrzeżach takich lekko żwirowo-piaszczystych, bardziej żwirowych, one będą formowane. No i jak jeszcze możemy wyróżnić pozostałe procesy i formy, które na tym wybrzeżu niskim możemy zobaczyć? Oprócz tego przybrzeżnego wału brzegowego, nieco dalej usytuowanego podczas sztormów wału burzowego i wydm, to będziemy mieli formy, które będą widoczne w morzu. I wyobraźmy sobie, że jak jedziecie nad nasze Morze Bałtyckie, to idziecie sobie w tym Morzu Bałtyckim, prawda? Stawiacie sobie kroczki i co? Na początku macie po łydki tak naprawdę wody. Idziecie dalej i macie tej wody, tym razem powiedzmy, ten człowiek nam nie za bardzo wyszedł, ale mamy tej wody, powiedzmy, no tak po szyję. Później idziemy dalej i mamy po pas tej wody, prawda? Idziemy dalej i mamy znowu po szyję. Jak będziemy wchodzili, będziemy wchodzili i będziemy wchodzili na takie garby, to właśnie te garby to są tak zwane rewy, i te rewy przebiegają równolegle do linii brzegowej, i to będą te miejsca, kiedy po prostu robi się płycej, prawda? Jak znowu się będzie robiło głębiej, to wchodzimy w obręb tak zwanej rynny. Później znowu robi się bardziej płytko, znowu jesteśmy i stoimy na rewie. No i tego typu naprzemian występujące rewy i rynny są elementem charakterystycznym nie tylko dla naszego Morza Bałtyckiego, ale także dla wielu innych mórz na świecie. To jest taka rzecz dosyć często spotykana. No i właśnie mamy tutaj zaprezentowane takie rewy i rynny. Rewa to normalnie powinna być, musimy pamiętać, zalana przez morze. Ale tutaj postarałem się znaleźć takie zdjęcie, żeby było w jasny sposób widać, że jest to taki wał, który ciągnie się równolegle do linii brzegowej, prawda? I jak kończy nam się ta rewa, czyli taka część wypukła, to mamy część wklesłą, prawda, którą jest już rynna. Czyli jest to takie obniżenie, które się znajduje pomiędzy rewami. Oczywiście te rewy, tak jak Wam powiedziałem, te wały mogą być nawet dosyć wysokie. Wysokości takich najwyższych rew nawet dochodzą do 10 metrów wysokości, więc taki wał dochodzący do 10 metrów wysokości to nie jest tak aż mało, prawda?
No i dzięki temu to też, jakbyśmy chcieli być cwani, to możemy sobie po prostu po takiej rewie tutaj spokojnie iść i patrzeć, jak niektórzy mają tej wody na przykład po kolana i moczą sobie nogawki, spodni, prawda, czy coś takiego, a my mamy fajnie, prawda, bo znaleźliśmy sobie odpowiednie miejsce. Więc jak taką rewą idziemy, to nawet możemy przez wiele metrów sobie iść i teoretycznie nic się nie powinno dziać, no ale musimy pamiętać, że to jest tylko teoria, a praktyka jest taka, że mamy prądy wsteczne, one nam te rewy rozmywają, rozrywają, także to też różnie bywa i taka rewa nie jest to taka idealnie równoległa forma, która będzie ciągnęła nam się przez setki metrów, kilometrów. Takie rewy, czy w obrębie dna morskiego, także nie tylko w obrębie rew, możemy zetknąć się z tak zwanymi ripple markami, czyli zmarszczkami. One, żeby je odróżnić od takich ripple marków występujących w obrębie pustyń, w obrębie wydm, to najlepiej nazywać się po prostu ripple markami falowymi, prawda? To wtedy będziemy wiedzieli, że chodzi o takie ripple marki, które występują na plaży i widzimy takie ripple marki, które są częściowo odkryte, a częściowo zakryte, czyli widzimy, że są to takie wały, które ciągną się równolegle do naszej linii brzegowej, prawda? Mamy gdzieś tutaj brzeg i linię brzegową, prawda? Tutaj jest ciężko ją trochę wskazać, ale właśnie równolegle w stosunku do tej linii brzegowej będą nam się te ripple marki ciągnęły. No i oczywiście w tego typu nabrzmienia zmarszczki piaskowe mogą występować tym samym w bardzo dużej takiej liczbie grupowo, prawda? Możemy mieć takich równolegle ciągnących się tak naprawdę setki nawet wałów. No i przechodzimy do wybrzeży rozwiniętych, czyli takich, które już składają się z takich bardziej ciekawych form, bo będziemy mieli wysepki, będziemy różnego rodzaju mieli wały przesypowe, będziemy mieli różnego rodzaju inne ciekawe rzeczy, o których postaram się Wam powiedzieć. U wybrzeży rozwiniętych przede wszystkim możemy spotkać się z kosami, z zatokami, mierzejami i zalewami. Tu oczywiście my niejednokrotnie stosujemy uproszczenia i sobie troszkę inaczej coś nazywamy niż tak naprawdę czym jest, więc trzy słowa. Popatrzcie się na te dolne zdjęcia. Widzimy tutaj, że mamy tworzącą się jakąś wysepkę. Mamy piasek, który pewnie jest przewiewany z tego miejsca, prawda? Bo mamy silne prądy przybrzeżne. My w Polsce jeszcze musimy pamiętać, że mamy przeważające wiatry zachodnie. To też ten piasek dodatkowo będzie nam ciągle przemieszczało i po pewnym czasie ta wyspa i ten obszar tutaj nisko usytuowany w morzu zostanie i będzie przekształcany w taki cypelek. Taki cypelek będziemy nazywali fachowo kosą. Taka kosa może nam się robić coraz to dłuższa. I zobaczcie, jeżeli w obrębie takiej kosy wewnątrz mamy taką część morza, to taką część morza będziemy nazywali tutaj zatoką. Ale jeżeli taka część morza zostanie niemal całkowicie domknięta, także będzie tylko wąskie ujście miała, tak żeby ta rzeka tutaj swoje wody w jakimś stopniu mogła opróżniać i odsyłać dalej do morza, to taką formę już wewnątrz usytuowaną naszego lądu tak naprawdę będziemy nazywali zalewem. Czyli jak kojarzycie, jakbym Wam zadał pytanie, to nad Zatoką Gdańską po drugiej stronie mamy właśnie kosę czy mierzeję helską? Otóż odpowiedź jest prosta. Tak naprawdę mamy do czynienia tam z kosą helską, chociaż bardzo często nazywamy to mierzeją. Nie do końca może to jest prawidłowe, ale po prostu stosujemy uproszczenie tego terminu. No i oczywiście, jeżeli taka mierzeja będzie dalej zamykana,
a mamy na przykład Mierzeję Wiślaną i Wisła ma takie wąskie ujścia, tak naprawdę w tej chwili przekop robimy, żeby nam było łatwiej. Oczywiście są plusy, minusy tego, ale to nie jest na to czas poświęcony, żebyśmy teraz o tym dyskutowali. Ale w każdym razie w obrębie właśnie Mierzei Wiślanej, to tak naprawdę będziemy mieli właśnie widoczną, no, tą Mierzeję Wiślaną, a nie Kosę Wiślaną, prawda? Jeszcze za chwilę o tym sobie powiemy, pokażemy. Także w każdym razie, jeżeli taka Mierzeja by całkowicie nam dany obszar domknęła, najczęściej to się dzieje w takich miejscach, gdzie jakieś duże rzeki raczej nie uchodzą do naszych zbiorników wodnych, to wtedy kosa jest, przeistacza nam się w mierzeję. To taka mierzeja całkowicie domknięta powoduje to, że nie mamy kontaktu oceanu czy też morza z naszą akwenem wodnym, który wewnątrz będzie tutaj istniał, czy powstanie, i wtedy nazywamy to jeziorem właśnie przybrzeżnym, o czym też już mówiliśmy na innej lekcji. Więc przechodzimy dalej i właśnie mamy przykłady takiego wybrzeża w obrębie Wybrzeża Polskiego i mamy pokazane właśnie przykłady. Półwysep Helski, jak już powiedzieliśmy sobie, powinniśmy mówić na niego w sumie, że nie jest to Mierzeja Helska, tylko Kosa Helska tak naprawdę. Tak będzie po prostu dokładniej, bo od strony wewnętrznej mamy tutaj do czynienia z Zatoką Gdańską czy Puckią, to już mniejsza z tym, prawda? W przypadku Wisły, Elbląga i tego rejonu Polski, Polski Północnej, mamy do czynienia z wewnątrz z uformowanym Zalewem Wiślanym i mamy do czynienia z Mierzeją Wiślaną, prawda? Czyli tam, gdzie jest widoczny Zalew Wiślany, prawda? To mamy tutaj właśnie Mierzeję Wiślaną. Ona się tutaj ciągnie, ciągnie jeszcze za granicą rosyjską i tu zobaczcie, mamy dopiero to, co mówiłem. No, jakoś te wody muszą być z naszej Wisły dalej kierowane do Morza Bałtyckiego, więc one tak mają trochę daleko, co nie znaczy, że to jest źle, prawda? Dalej mamy jeszcze jeden przykład Mierzei, czyli Mierzeja Kurońska. Ona tutaj znajduje się w obrębie przede wszystkim Rosji, ale nie tylko. No i kolejną formą będą tak zwane wybrzeża limanowe i limany. O wybrzeżach limanowych, limanach jednocześnie też będziemy mówili sobie, bo limany są to takie mierzeje, które zamykają akweny wodne, ale one powstały w taki dosyć specyficzny sposób. Wyobraźcie sobie, że jak mieliśmy zlodowacenie ostatnie, to poziom wszechoceanu był niżej. Jak się lodowce wytopiły na świecie, te największe po ostatnim zlodowaceniu, to poziom wszechoceanu został podwyższony. I jak mieliśmy tutaj dawne doliny rzeczne, no to te dawne doliny rzeczne, inaczej w czasie zlodowaceń suche, to po zlodowaceniach mogła się wlać tutaj woda, prawda? A jak się wlała woda, no to co? Dalej sobie do tych zatoczek, bo to się przekształciło w zatoki, dalej sobie dopływały jakieś rzeki. Takie rzeki kierowały swoimi wodami różnego rodzaju nanosy, i takie nanosy były dalej niesione, i w tym miejscu były osadzane w postaci właśnie mierzei. I takie mierzeje zamykające tego typu jeziora doprowadziła do powstania jezior limanowych. Nie wiem, czy pamiętacie, o jeziorach limanowych też mówiliśmy, no ale tego typu formy charakterystyczne są, w tym przypadku mówimy o wybrzeżach limanowych czy też jarowych, więc to też jest elementem charakterystycznym. Więc tego typu wyloty dolin tak zwanych jarowych, z którymi mamy do czynienia chociażby w obrębie
wybrzeży Morza Czarnego zostały domknięte. Tam mamy też specyficzną budowę płytową i właśnie w tej budowie płytowej wycięcie tych takich dolin jarowych nastąpiło, tylko to wcześniej, jak były zlodowacenia i w zasadzie jeszcze wcześniej. No i kolejnym typem wybrzeży, kolejną formą w obrębie wybrzeży rozwiniętych będzie tombolo. Tu też mamy tak naprawdę do czynienia z mierzejami, z tym, że taka mierzeja będzie łączyła nam ląd z sąsiednią wyspą, więc tutaj mamy tutaj widoczne takie powstało połączenie, taki pomost lądowy, który nam umożliwia to, że możemy spokojnie sobie, tak jak tutaj ktoś sobie idzie, po prostu tu kolejne osoby sobie wędrują, przejść z jednej wyspy na przykład na ląd, czy też odwrotnie. No i dosyć ciekawym miejscem i formą są tak zwane delty wsteczne. Z deltą wsteczną mamy do czynienia u ujścia tak naprawdę, czy w obrębie Zalewu Szczecińskiego, przy wyspach Uznam i Wolin. Zobaczcie, że tutaj przy tych wyspach mamy do czynienia z rzeką, tak naprawdę z odnogą rzeki Odry, ze Świną, prawda? Ona sobie tutaj płynie i odwadnia nam wody, kieruje z Zalewu Szczecińskiego do Morza Bałtyckiego. I cóż się takiego dzieje? Normalnie, jak jest delta, to taka delta powinna w ten sposób być nadbudowywana, prawda? Ale nie jest w ten sposób nadbudowywana, bo ta delta jest w efekcie tak naprawdę nadbudowywana zupełnie w odwrotnym kierunku. I zobaczcie, tu mamy w tej chwili zaprezentowaną linię brzegową, tu mamy też jaśniejszy korol i ta delta w tym kierunku jest właśnie nadbudowywana. Ten cały obszar, który w tej chwili zamaluję, to jest to obszar, który jeszcze przez chwilę wcześniej był tworzony, był tak naprawdę Zalewem Szczecińskim, a on został tutaj, były osadzone piaski, więc został ten obszar przekształcony w deltę. Czyli jak widzicie, ta delta jest usytuowana odwrotnie. Powinniśmy się spodziewać, że tu będziemy mieli tą formę, czyli w stronę ku morzu, że ona będzie rosła, a ona rośnie w zupełnie odwrotnym kierunku, dlatego nazywamy to deltą wsteczną i delta Świny jest tego właśnie przykładem. Zwróćcie uwagę, tu ładnie widać właśnie na tej mapie, że mamy liczne odnogi, a te liczne odnogi, takie kanały odwadniające, tak naprawdę takie cieki odwadniające, są charakterystyczne właśnie dla delt, prawda? Więc teraz, jak tak narysowałem, to mam nadzieję, że to Wam przypomina taką typową deltę, tylko w drugą stronę biegnie nam ta delta, tak naprawdę. No i przechodzimy dalej do form barierowych, które powstały w strefie brzegowej. Będą to tak zwane ławice i lido. One są zwane po prostu jako tak zwane bary. Bary, bo stanowią tak jakby takie przedłużenie, jakby taki bar prosty, który możemy się gdzieś dostać, prawda? I mamy dwie takie możliwości: albo ławice przybrzeżne, które są zwykle trwale zanurzone poniżej poziomu morza, czyli tak naprawdę takie wzniesienie, które taki pomost w wodzie, taki wał usytuowany, podobnie do rewy zresztą, i lido są to takie wzniesienia piaszczyste, które zwykle wznoszą się powyżej powierzchni morza, czy inaczej mówiąc, takie ławice przybrzeżne mogą przeistaczać nam się w lida. No i to może być charakterystyczne dla wybrzeży chociażby lidowo-lagunowych. Ale zaraz o nich sobie powiemy. Na razie jeszcze te formy wskażemy i właśnie widzimy ławicę przybrzeżną, czyli taka część, która jest pod wodą, ale jest zanurzona, czy jest dosyć wysoko usytuowana, ale mimo wszystko zalana przez wodę.
A po stronie wewnętrznej, pomiędzy lądem a pomiędzy tą naszą ławicą przybrzeżną, tu mamy ląd, tworzą się i występują bruzdy, prawda? Więc tutaj widzimy, mamy tu, gdzie kropkuje, mamy wszędzie bruzdę, czyli takie miejsce, którym głębokość jest po prostu większa. I różnica pomiędzy tą bruzdą a tą ławicą to niejednokrotnie dochodzi nawet do kilkunastu metrów, czyli w takiej bruździe naprawdę może być dosyć głęboko. No i też tutaj widzimy w obrębie takiego wybrzeża przy oceanie położonego, że też mamy do czynienia właśnie z tą naszą ławicą przybrzeżną. Tu widać, że nawet kawałek dalej od granicy tej ławicy przybrzeżnej jest dalej dosyć płytko. No i już jest bruzda, z tym, że ta bruzda jest ma pewno płytsza od tej bruzdy, to też widać. No i tutaj zobaczcie, ładnie ta bruzda się ciągnie i możemy sobie dzięki temu dojść do tej tutaj malowniczej, pięknej wysepki. Nie bruzda, tylko ławica, przepraszam, nam się ciągnie do naszej wysepki. Lida. Lida to inaczej mówiąc takie piaszczyste bariery, takie wysepki, które wynurzają nam się w niektórych miejscach. I oczywiście prądy przybrzeżne, pływy morskie, to wszystko będzie za to odpowiedzialne, czy takie wysepki nam się odsłonią, czy też nie. W obrębie wewnętrznej znowu mamy do czynienia z obniżeniami. No, tak naprawdę nazwalibyśmy to taką bruzdą, ale żeby sobie troszkę życie utrudnić, to taką bruzdę w tym przypadku nazywamy tak zwaną laguną. Żeby Wam pokazać, jak to ładnie wygląda, to tak. Mamy tutaj właśnie sobie takie wysepki. Te wysepki nazywamy lidami. Zwróćcie uwagę, to gdzie ja rysuję to w obrębie Zatoki Weneckiej, czyli my w Europie mamy spokojnie trochę przykładów właśnie takich lagun i po stronie wewnętrznej za tymi wysepkami mamy taką schowaną, można powiedzieć, zatoczkę częściowo i to jest właśnie nasza Laguna Wenecka. Także tego typu formy będziemy wyróżniali. W obrębie tej Laguny Weneckiej będziemy mieli do czynienia z różnymi takimi wysepkami, bo też ten materiał skalny tutaj będzie częściowo akumulowany, bo tutaj będzie mieli słabsze oddziaływanie związane z pływami, prawda? Ale na pewno słyszeliście, co teraz się dzieje z Wenecją. Z roku na rok Wenecja jest coraz bardziej zagrożona, bo niestety poziom wszechoceanu wzrasta, więc większość na świecie w tym momencie takich wybrzeży lidowo-lagunowych jest mocno zagrożonych, bo najczęściej te wysepki w obrębie wybrzeży lidowo-lagunowych wyglądają tak, jak tutaj widoczne jest to na tym zdjęciu. To ten ląd tutaj tylko nieznacznie wznosi się nad poziom morza. Jak ten poziom morza nam się o kilka metrów podniesie, to niestety, ale bezpowrotnie większość takich wysepek stracimy, więc jeżeli ktoś dalej twierdzi, że nie ma globalnego ocieplenia, nic się na świecie nie dzieje, to może jak zobaczy, jak taka Wenecja, bo to już się dzieje na naszych oczach, całkowicie będzie pod wodą. Niektórzy mówią, że się uda uratować Wenecję. W tej chwili są prace daleko posunięte, ale to na razie jest w zasadzie na etapie planowania. I może uda nam się tą Wenecję uratować, a może nie uda się. Więc tutaj naprawdę miałem nadzieję, że się jednak uda uratować, ale widać, że będzie ciężko wszystkie te wybrzeża uratować, bo Wenecja jest to takie miasto, które jest z punktu widzenia kultury dla nas bardzo istotne, ale wszystkich miejsc tego typu pięknych, urokliwych nie będziemy w stanie ochronić po prostu. Lido. Lido tym samym jest niszczone bardzo mocno od strony morza, bo tu będziemy mieli do czynienia z pływami. Te pływy będą się trochę wdzierały, no i też będzie, wiadomo, zwiększone falowanie morza. To wszystko będzie powodowało, że te miejsca będą mogły być niszczone, prawda? Od strony wewnętrznej już będzie spokojniej. No i jeżeli
taka woda nam się tylko nie będzie przemieszczała zbyt mocno powyżej tego naszego lida, no to możemy być w miarę bezpieczni od te wysepki, które znajdują się wewnątrz. No ale tak jak Wam powiedziałem, problem jest to, że tak naprawdę poziom wszechoceanu idzie po prostu w górę i takie laguny, takie lida tak naprawdę będą mogły być już niedługo tylko wspomnieniem. Dosyć ciekawe są, one znajdują się zwykle w wyższych krokościach geograficznych niż wybrzeża lidowo-lagunowe. To są wybrzeża typu watty, czyli równiny pływowe, też powiązane jak widać z pływami, tak naprawdę, bo one występują w takiej sytuacji, kiedy amplituda pływów jest dosyć duża. Co to znaczy dosyć duża? To znaczy, że różnica pomiędzy przypływem a odpływem dobrze jakby wynosiła co najmniej kilkadziesiąt centymetrów, a najlepiej nawet i kilka metrów, prawda? 2, 3, 5, 7 metrów, 10. No to są takie warunki, które super stwarzają możliwości do rozwoju takich wattów. Tu widzimy, że ludzie podziwiają te watty. No i cóż takiego tutaj widzimy? Tu widzimy taki fragment morza, który raz jest odsłaniany, a raz jest zalewany ląd, prawda? I te watty możemy zaobserwować na wybrzeżu ciągnącym się od Francji, mniej więcej przez kraje Beneluxu przede wszystkim, bo tam są najładniejsze wybrzeża wattowe, dalej przez Niemcy, aż po Danię tak naprawdę. Danii już trochę mniej, ale też tego typu fragmenty jeszcze można wskazać. W Ameryce Północnej to przede wszystkim w obrębie Kanady. No i jeszcze u nas w Europie, przepraszam, w niektórych miejscach w obrębie Wielkiej Brytanii czy też Irlandii, ale to tylko już w niektórych miejscach. Tego typu wybrzeża nazywamy także wybrzeżami marszowymi albo napływowymi. Napływowymi, bo właśnie powiązanymi właśnie z tymi pływami i tu mamy też do czynienia z taką laguną, tyle że ona będzie miała zupełnie inny wygląd, zupełnie inny kształt, bo będzie to tak jak tu widzimy właśnie na tym zdjęciu zakreskowanym, będzie to taki lekko wynurzający się obszar w czasie odpływu, a w czasie przypływu będzie on po prostu zalewany, więc jak ktoś chce zbierać jakieś owoce morza, to może ten okres wykorzystać i jak najbardziej tego typu rzeczy na takich wybrzeżach można pozyskiwać. Jakie mamy charakterystyczne formy w obrębie tych wybrzeży marszowych, wattowych? Przede wszystkim będą to tak zwane priele, czyli takie tak naprawdę dolinki, którymi sobie woda będzie odpływała w czasie odpływu, prawda? Wiadomo, że ta woda w jakiś sposób do oceanu czy do morza chciałaby się skierować, a jak już całe lustro wody niemal będzie daleko się odsunie, bo mamy odpływ, prawda? No to dalej taka woda też w taki bardziej skoordynowany sposób będzie sobie, resztki będą sobie po prostu płynąć, szukając miejsc, które po prostu są niżej usytuowane i w końcu dostając się do naszego oceanu, czy też morza. No i w obrębie wybrzeży wattowych mamy rozwinięte, pływowe, torfiaste równiny nadmorskie. Macie tutaj na zielono zaprezentowane. Zwróćcie uwagę, tak jak mówiłem, one raczej rozwijają się w wyższych szerokościach geograficznych, więc powyżej tej linii więcej, którą zarysowałem na półkuli północnej i na półkuli południowej, no mniej więcej tak poniżej zwrotnika Koziorożca, tak kawałek, a nawet sporo miejscami, prawda? Czyli ma pewno powyżej zwrotników, czy Raka na półkuli północnej, czy zwrotnika Koziorożca. Tam wszędzie możemy mieć do czynienia właśnie z występowaniem pływowych, torfiastych równin nadmorskich, dla których rzeczą charakterystyczną będą słone bagna, prawda? Na takim słonym bagnie spotkamy taką roślinność, która jest w stanie poradzić sobie z nadmiarem wody słonej, prawda? Normalnie woda słona, czy dla człowieka, czy dla większości organizmów żywych, jest toksyczna po prostu,
A one, tego typu rośliny, jak tutaj mamy zaprezentowane na zdjęciach, przystosowały się do takich warunków i tam, gdzie one porastają, i oczywiście to się zamienia w takie pokłady, częściowo takiego w cudzysłowie torfu, to dlatego to nazywamy torfiastą równiną nadmorską, bo taki torf będzie troszkę inny miał cechy od takiego normalnego torfu. Na pewno tego typu słone bagna będą poprzecinane właśnie takimi kanałami, którymi woda w czasie odpływu szczególnie będzie odpływała sobie do morza, a w czasie przypływu takie kanały będą się napełniały wodą i część tej wody właśnie będzie zalewała nam takie równiny nadmorskie, więc one też do okresowego nadmiaru wody są częściowo przynajmniej przystosowane. No i oczywiście tego typu formy też możemy spotkać chociażby w Europie, w Holandii czy w Niemczech, tam przede wszystkim. No i teraz przechodzimy do wybrzeży morskich w podziale ze względu na genezę procesów modelujących ich brzegi. Tutaj wyróżniamy trzy typy wybrzeży morskiego pochodzenia, czyli talasogenicznego. Potamologia, pamiętacie, jest to nauka o rzekach, czyli pochodzenia rzecznego, i tu mamy procesy, prawda? Pochodzenia takiego brzegi. I organogenicznego, no, to nam się kojarzy słowo z organizmami żywymi, więc to organizmy żywe, ich działalność doprowadziła do uformowania takich, a nie innych typów wybrzeży. Na początku sobie trzy słowa dosłownie powiemy o wybrzeżach pochodzenia morskiego, bo w zasadzie już je omówiliśmy. Mówiliśmy o tych wybrzeżach, które są w Polsce, czyli wybrzeżach klifowych. Następnie omawialiśmy wybrzeża mierzejowe czy też mierzejowo-zalewowe. Pamiętamy, ta kosa nam się przeistaczała w taką wydłużoną mierzeję. Po stronie zewnętrznej już nie mieliśmy do czynienia z zatoką, tylko z zalewem. I jedno i drugie w obrębie takich wybrzeży będzie występowało. Wybrzeża lidowo-lagunowe to tam, gdzie mieliśmy oddziaływanie pływów. Lido to ta wysepka, laguna to taka zatoczka wewnątrz występująca. I wybrzeża marszowe, watowe to też w obrębie pływów rozpościerające się, te, na których potworzyły nam się słone bagna, także o tym wszystkim już mówiliśmy. No i przechodzimy do wybrzeże pochodzenia rzecznego, czyli potamogenicznego. I tu będziemy mieli wybrzeża lejkowe, deltowe i jarowe. Ja mówię lejkowate, chociaż poprawnie jest tutaj mówić lejkowe, czy też estuariowe. No i jarowe, limanowe to w zasadzie jeszcze niedawno omawialiśmy. Ale króciutko powiemy sobie mimo wszystko o tych wybrzeżach, bo o deltowych dzisiaj przynajmniej nie mówiliśmy, więc sobie poprzypominamy. Pamiętacie, że wybrzeża deltowe powstają tam, gdzie mamy do czynienia ze słabymi prądami przybrzeżnymi. To ta rzecz będzie powodowała, że taki piasek, taki muł, takie iłki, to wszystko będzie osadzane w obrębie naszej delty i nasza delta w ten sposób będzie coraz to dalej wcinała się w nasze morze, prawda? Więc będzie ekspansję swoją prowadziła w kierunku ku morzu, prawda? No i oczywiście wiadomo, że ta woda musi w jakimś stopniu z tej rzeki odpływać, więc ona będzie sobie tak wieloma ramionami odpływała, od nogami odpływała, prawda? Więc wiele takich ramion tutaj nam się uformuje. No i oczywiście tego typu delty, znowu, gdybyśmy mieli wskazać na takie miejsca, w których one mogą występować, to będą to wszystkie te najczęściej odcinki oceanów i mórz, gdzie 100-200 km od linii brzegowej mamy stosunkowo niewielkie głębokości takiego morza, właśnie rzędu właśnie dziesiątek metrów najczęściej. Bo jak mamy setki metrów, to już to morze już nie będzie przy brzegu aż takie płytkie i wtedy będą nam się tworzyły
delta estuariowe, ale o nich za chwilę sobie powiemy. No i właśnie mamy wybrzeże estuariowe, tak jak Wam mówiłem, przy brzegu tutaj występuje głębokie morze i jak mamy silne fale pływowe, to takie silne fale pływowe nam głęboko potrafią się wlewać, one wtedy żłobią taki, erodują elejek, więc od tego, tej działalności mamy drugą nazwę, czyli wybrzeża lejkowe, prawda, od tego lejka powstającego. No i w czasie oczywiście odpływu ten materiał, rumorz skalny, który płynie tą rzeką, jest po prostu daleko gdzieś kierowany od naszej linii brzegowej do głębokiego gdzieś morza czy też oceanu. Więc tak naprawdę ten materiał skalny, jeżeli tutaj zasypuje bardzo głęboki ocean, to on potrzebuje dziesiątek tysięcy, czasem milionów lat, żeby mógł zostać tymi osadami wypełniony, więc to jest zbyt wolny proces, żeby mogła tutaj zostać usypana tak szybko, po prostu delta. No i oczywiście tego typu wybrzeża są charakterystyczne chociażby dla Francji, dla Hiszpanii. Tam te kraje znajdują się w obrębie, czy mają blisko do Oceanu Atlantyckiego, nad Oceanem Atlantyckim leżą. Więc od strony zachodniej tych krajów. No i wybrzeża limanowe, jarowe, tak jak mówiliśmy, mamy budowę płytową. W tej budowie płytowej nam pojawiają się jary. Te jary, jak podniesie się poziom wszechoceanu, to są wypełniane wodą. Takie ujścia tych jarów następnie są wypełniane piaskiem. Taki piasek buduje sobie na początku, tak jak tutaj zobaczcie, mamy jeszcze widoczne te takie kosy, które przeistaczają się w mierzeje, w zasadzie takie wały mierzejowe. I po pewnym czasie tego typu formy zaczynają nam po prostu całą tą naszą formę, można powiedzieć, całą tą zatoczkę wewnątrz usytuowaną tutaj domykać i wtedy mamy jeziora limanowe. No i takie wybrzeża, w pobliżu których powstają czy te wybrzeża limanowe, dlatego tu mamy nazwy liman 1, liman 2, prawda, już nie będę czytał, bo jak one się nazywają, to mniejsza, nas to mniej interesuje. I czy jeszcze te limany, jeziora limanowe nie powstały, to cały ten fragment wybrzeża to właśnie jest to wybrzeże limanowe. Oczywiście taki wał wiadomo, że nie będzie szczelny, wiadomo, że tam woda może sobie podsiąkać, to już jest inna rzecz. I przechodzimy do trzeciej grupy wybrzeży, wybrzeża organogeniczne, które są pochodzenia albo roślinnego, albo zwierzęcego. Zapraszam. Najpierw wybrzeża pochodzenia zwierzęcego, czyli wybrzeża koralowe, które zbudowane są ze szkieletów korali, mszywiołów, glonów, a także z tego wszystkiego, co jest budulcem tak naprawdę, czy rozdrobnioną, czy pochodzi z rozdrobnienia skał, czyli które znajdują się w obrębie takich wybrzeży, czyli żwiru, piasku, mułu, to wszystko tak naprawdę będzie związane jeszcze także z rozkruszaniem samych koralowców, więc tutaj można powiedzieć, że jedno buduje drugie, drugie buduje to poprzednie, więc to wszystko wchodzi w skład. No i oczywiście musimy pamiętać, że tego typu rafa koralowa jest bardzo skomplikowanym tworem. Mamy tutaj występowanie różnych kanałów rafowych, rozcięć. Wewnątrz mamy tak naprawdę rafy, laguny. Mamy także na zewnątrz, możemy zetknąć się z otwartym morzem. Także to też nie jest takie proste. Przy innym temacie sobie to dokładnie omawialiśmy, także tutaj aż tak dokładnie tego nie będziemy omawiali, chociaż zaprezentuję Wam taki uproszczony podział, co w obrębie takiego wybrzeża koralowego możemy spotkać. Otóż zaczyna się od naszej wysepki. Zwróćcie uwagę na tej animacji. Co się dzieje z tą wysepką? Ona jest coraz bardziej pogrążana. Dlaczego jest coraz bardziej pogrążana? Bo wyobraźmy sobie, mamy do czynienia z płytą tektoniczną i
mamy do czynienia z wyspą wulkaniczną. I jeżeli taka wyspa wulkaniczna wraz z tą płytą jest przemieszczana, no to ta wyspa znajduje się coraz niżej, aż w końcu znajdzie się poniżej poziomu oceanu, czyli znajdzie się po prostu pod wodą. Wiadomo, że jak stworzy się na początkowym etapie taka rafa brzegowa, to taka rafa brzegowa, no, typowa rafa koralowa, piękna, będzie się rozwijała, ale wyspa będzie się znajdowała coraz to niżej, więc taka rafa brzegowa przemieni nam się w rafę barierową, a po jej wewnętrznej stronie zacznie powstawać laguna, prawda? Więc tu już mamy do czynienia z powstaniem laguny. Laguna. Następnym etapie ta rafa dalej będzie chciała żyć, czyli ona się dalej będzie rozbudowywała. I teraz pytanie, dlaczego ta rafa chce żyć? Chce żyć, bo każdy organizm dąży do tego, żeby przetrwać, prawda? Więc tak samo z laguną jest. Laguna, jeżeli znajduje się także, bo i wyspa jest pogrążana, to i laguna jest pogrążana, to żeby żyć, musi dążyć do światła. Bo rafy koralowe występują tak naprawdę, czy rafy w ogóle występują do takiej wysokości, do której dociera światło. Więc żeby istnieć, to one muszą być po prostu położone blisko, tak żeby to światło mogło do tych raf docierać. I następnie te rafy barierowe przeistaczają nam się w atole, prawda? Czyli takie piękne wysepki, które w formie takich pierścieni z lotu ptaka widocznych możemy podziwiać. No i na oceanie one nasz wzrok bardzo, bardzo cieszą. I jeszcze raz mamy tutaj to przedstawione, przeistaczanie się od rafy przybrzeżnej poprzez ciągłe zapadanie wyspy i powstaje rafa barierowa. Od strony wewnętrznej mamy widoczną lagunę. No i ostatnim etapem, kiedy cała wyspa, jej środek już zapadł się głęboko, to mamy tylko widoczny atol, który też po pewnym czasie może ulec zalaniu. I w tej chwili jakbyśmy spojrzeli na wiele wysp na Oceanie Indyjskim, czy na, przede wszystkim na Oceanie Spokojnym, to wiele takich wysp jest zagrożonych i być może za jakiś czas przestanie istnieć, bo grozi im zalanie. No i wybrzeżami organogenicznymi są także wybrzeża mangrowe, czy też namożnowe. I tutaj mamy do czynienia z bardzo gęstymi lasami, zaroślami. Przedrzeć się przez nie jest dosyć trudno, bo one są takie dosyć twarde, nieco sprężyste, ale tak naprawdę jest to tak gęsta sieć, która po prostu jest gęsta, bo chce przeżyć. Znowu mamy do czynienia z silnymi prądami przybrzeżnymi, z silnymi pływami tak naprawdę. I te silne pływy powodują to, że no, muszą one ustać tak jakby na tych swoich szczudlastych nóżkach, prawda? Dodatkowo te szczudlaste nóżki musiały sobie wykształcić jedną bardzo ważną, gdzie dzięki pneumatoforom cechę, to znaczy, żeby po prostu jak woda je będzie zalewała, to żeby mogły oddychać. No i jak ta woda je będzie odsłaniała, to też dalej, żeby mogły tak naprawdę w takim środowisku lądowym przetrwać. Więc one potrafią zarówno na lądzie sobie poradzić, jak i poradzić sobie w słonej wodzie, co jest bardzo trudne. Prawda? No i takie wybrzeża mangrowe mamy tutaj widoczne. Zobaczcie, że właśnie mamy tutaj takie przedstawione te korzenie, które tak naprawdę no, sięgają sobie, tak naprawdę normalnie sobie żyje. A jak wiemy, tak naprawdę w takim słonym środowisku znowu trudno tutaj jest przetrwać, więc dla nich to nie jest problem, że to środowisko dla normalnych roślinności byłoby toksyczne. Te drzewa, te krzewy sobie z tym pięknie radzą. No i w zasadzie nawet fale sztormowe nie są dla nich jakimś większym zagrożeniem, bo te fale sztormowe nawet jak mocno uderzają w te wybrzeża, to te rośliny są tak głęboko w gruncie, gdzieś tam sięgają tymi szczudlastymi, bardzo na boki rozpościerającymi się korzeniami, że to też nie stanowi żadnego zagrożenia dla nich.
I gdzie możemy zobaczyć wybrzeża mangrowe? Tak naprawdę one będą przede wszystkim w strefie międzyzwrotnikowej, ale gdybyśmy mieli wskazać, to nawet troszkę za strefą międzyzwrotnikową też będą sięgały, mniej więcej tak do 30 któregoś stopnia szerokości geograficznej północnej i południowej. Więc mamy tutaj pokazane na tej mapce mniej więcej, gdzie one się będą znajdować, gdzie się one znajdują. Także widzimy, że trochę ich na świecie mamy, prawda? Na tym całym obszarze, tu cała Oceania, to też jest wiele takich wybrzeży mangrowych w wielu miejscach, to właśnie mamy do czynienia z tymi wybrzeżami mangrowymi. Takie najbardziej piękne, rozwinięte są w obrębie Indonezji, na wyspie Sumatra, na Jawie też, na Borneo, dalej na Nowej Gwinei, w Ameryce Północnej, czy w obrębie tak naprawdę Ameryki Środkowej, na Kubie, w Kolumbii, dalej w Ameryce Południowej, w tym regionie, który tutaj jeszcze omawialiśmy wcześniej, czyli w okolicach Azji Południowo-Wschodniej, to także na Morzu Południowochińskim, i dalej mamy Zatokę Bengalską, też tutaj jak najbardziej będzie tych mangrowców bardzo, bardzo dużo, więc w zasadzie te wszystkie obszary wymieniliśmy sobie, pokazaliśmy sobie, więc mam nadzieję, że to zapamiętacie. No i przechodzimy dalej do typu wybrzeży morskiego w podziale ze względu na przekształcenie istniejącej rzeźby terenu, które są analizowane czy nawiązywane w oparciu do lokalnych cech rzeźby, prawda? Co może być taką cechą rzeźby? No, że coś jest wysokie, coś się zanurza, coś jest zalewane i tak dalej. Więc są to takie procesy, którym wybrzeża muszą po prostu sprostać. Tak jak Wam mówiłem, w tej chwili klify, wybrzeża niskie, to wszystko jest albo odsłaniane, albo zalewane, więc to wszystko jest dalej modelowane. Także tak naprawdę tego typu wybrzeża muszą się do tego przystosować i wybrzeża występujące, czyli wynurzające się, no gdybyśmy popatrzyli na taki pas położony blisko wybrzeży, to najczęściej ta powierzchnia jest w miarę równa, prawda? Bo te falowanie tę powierzchnię, tak można powiedzieć, wygładziło nam. Ale jeżeli mamy odwrotnie i mamy wybrzeża zstępujące, czyli zanurzające się, to wtedy, jak nam się wybrzeże zanurza, to ta linia brzegowa potrafi być dużo bardziej urozmaicone, bo zalewane bywają przybrzeże, na przykład jakieś góry, łańcuchy górskie, czy różnego rodzaju inne miejsca, które były wcześniej dosyć mocno zróżnicowane pod względem wysokościowym chociażby, bo różne procesy morfologiczne na nie miały wpływ. No i przechodzimy do wybrzeży występujących, czyli wynurzających się, ale znowuż tak naprawdę większość tych wybrzeży omówiliśmy sobie, bo mówiliśmy o wybrzeżach mierzejowych, czy mierzejowo-zalewowych, które są w obrębie Polski, czy chociażby mówiliśmy o Półwyspie Helskim, Mierzei Wiślanej. Dalej mamy na zachód występujące jeziora, takie jak Łebsko, Gardno, Bukowo, Jamno. To są wszystko w obrębie naszej linii brzegowej odcinki mierzejowe, czy mierzejowo-zalewowe. Na południu Europy, ale nie tylko, w różnych miejscach, w strefie międzyzwrotnikowej, w strefie podzwrotnikowej, mamy występowanie przede wszystkim wybrzeży typu lidowo-lagunowego, więc to jest przede wszystkim Zatoka Wenecka, którą Wam pokazywałem, zachodnie wybrzeże Włoch, zachodnie wybrzeże Morza Azowskiego, wschodnie wybrzeże Florydy. To wszystko są wybrzeża lagunowe. Mamy też wybrzeża marszowe, napływowe, wattowe. One są w okolicach Międzyzdrojów. Tam mamy taki fragment faktycznie zalewany, dosyć nisko położony. Podobnie jest w przypadku Holandii, Niemiec nad Morzem Północnym.
No i wybrzeża deltowe, ujść dużych rzek, które są deltami, czyli Wisła, Nil, Mississippi, Dunaj, Mekong, Ganges, Brahmaputra, Tygrys, Indus, Lena, Indygirka. I tych przykładów można byłoby jeszcze mnożyć i mnożyć i mnożyć, bo wybrzeża deltowe, one nie są bardzo, bardzo rozległe, ale tam, gdzie są delty, czyli na odcinku 20, 30, nieraz 50, 100 kilkudziesięciu kilometrów nieraz się ciągną. W zależności od tego, jak wielkie zostały delty wykształcone. My sobie powiemy bliżej o wybrzeżach zstępujących, czyli zanurzających się, które ze względu na genezę, charakter dzielimy dalej na takie, które zostały ukształtowane poprzez wcześniejszą działalność lodowców. Krótko mówiąc, mamy jakieś na przykład doliny polodowcowe, w które woda wnika, więc takie powstają zatoki. Mamy wybrzeża, które są ukształtowane przez procesy tektoniczne i subaeralne, czyli tektoniczne, tektogeniczne. I to są wybrzeża riasowe, dalmantyjskie, kalasowe, łukowe, wulkaniczne, czyli powiązane z górami. Jakie to są góry, na przykład wulkaniczne, czy to są góry, które się ciągną, ciągnie się łańcuch przybrzeżny tak równolegle do naszej linii brzegowej, czy prostopadle do naszej linii brzegowej, czy jakieś procesy tektoniczne to dzieliły na takie uskoki, bo mamy do czynienia z jakimiś na przykład strefami związanymi z płytami tektonicznymi i tak dalej. Powiązane jest to z globalną tektoniką. Następnie mamy pozostałe typy wybrzeży zstępujących, które już omawialiśmy wcześniej, czyli limanowe, lejkowe i klifowe. No i króciutko o tych, które są ukształtowane przez wcześniejszą działalność lodowców. Na początku powiemy sobie o fiordowych, fjerdowych i ferdowych. One tak naprawdę wszystkie są do siebie bardzo podobne, bo tutaj mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, że gdzieś powstawały jęzory lodowcowe, takimi jęzorami lodowcowymi. Spływały sobie, czy te jęzory lodowcowe drążyły nam taką dolinę ukształtną, i jeżeli takie morze na skutek podniesienia się poziomu wszechoceanu zaleje nam takie doliny ukształtne, które ukształtowane były w obrębie gór, na przykład gór skandynawskich, więc będą w Norwegii występowały, to są wybrzeża fiordowe. Jeżeli jest to w obrębie takiego terenu wyżynnego, wiele wyżyn jest w obrębie chociażby Szwecji, to będą wybrzeża fiordowe. A jeżeli jest to taki teren w miarę nisko położony, też w obrębie Szwecji czy Danii spotkamy tego typu fragmenty, to będą wybrzeża ferdowe. Czyli tak naprawdę kwestia, w jaki sposób i co zrobił ten lodowiec. Później powiemy sobie o szkierach, które powiązane są z mutonami i z wybrzeżami lobowymi, które też można spokojnie wyszczególnić w obrębie na przykład naszej Zatoki Gdańskiej. No i zaczynamy od wybrzeży fiordowych. Tak jak mówiłem, tutaj uległa zalaniu dolina ukształtna, z tym, że jak jesteśmy w górach, to taka dolina ukształtna będzie bardzo głęboka, ale jednocześnie od jednej strony jej zbocza do drugiej strony jej zbocza będziemy mieli dosyć nieduże odległości, prawda? Czyli te zbocza widzimy, że też są dosyć strome. I tutaj, gdybyśmy mieli przedłużyć je, to mniej więcej tak to by wyglądało. No i jednocześnie taka zatoka potrafi mieć dwie bardzo ważne cechy. Po pierwsze, dosyć głęboka. Tam głębokości niejednokrotnie to będą głębokości rzędu kilkunastu, kilkudziesięciu metrów. Ale jak sobie dodamy jeszcze do tego, że taka zatoka będzie potrafiła być wcięta, no obserwujcie, wam rysuję mniej więcej tutaj jedną odnogę takiej zatoki i drugą odnogę takiej zatoki. Zobaczcie, że ta druga odnoga tej zatoki to sięga. Widać, że stąd dotąd byśmy mieli na takim odcinku 60 km, a nasza linia, którą narysowałem, na pewno jest dłuższa niż te 60 km, czyli tak myślę, no, stówkę mamy.
Zobaczcie sobie, tu mamy jeszcze dłuższą zatokę. Ona nam się ciągnie tu. Jeszcze, a gdybyśmy powiedzieli, że tu jest jej początek, no to już nam się robi naprawdę gigantycznie długa. No i w obrębie wybrzeży właśnie Norwegii, Irlandii, Szkocji, Islandii, Chile, Argentyny, Alaski, zachodniej Kanady, Grenlandii, Antarktydy będziemy mieli właśnie do czynienia z takimi bardzo stromymi, wysokimi ściankami, pomiędzy którymi znajdują się wody takich głęboko wciętych, daleko w ląd wnikających zatoczek. Dlaczego do tego doszło? Tak jak Wam mówiłem. Był lodowiec, rozwijały się jakieś jęzory lodowcowe, one sobie zżłobiły swoją dolinę polodowcową. Te nasze jęzory polodowcowe pozanikały, ale wcześniej wyerodowały sobie tą dolinę ukształtną. W taką dolinę ukształtną następnie, w wyniku tego, że poziom wszechoceanu wzrósł, mogła wlać się nam woda. Wszechoceanu, woda w tym przypadku Morza Norweskiego, prawda? No i zostały po prostu zalane i widzimy je dzisiaj. No i wybrzeża fiordowe mamy to samo, tylko tak jak Wam mówiłem, tutaj zalaniu uległ teren wyżynny, prawda? Czyli te doliny lodowcowe zostały wycięte w terenie wyżynnym. Dlatego tutaj tak naprawdę też zatoki będą, zobaczcie, od jednej części zatoki do drugiej części zatoki mamy no, znacznie większą odległość, ale jednocześnie te brzegi są takie bardziej mniej strome, prawda? Znacznie mniej strome, chociaż na tym zdjęciu, jak tutaj popatrzymy, to aż takie mało strome one nie są, ale tutaj wysokości najczęściej nie przekraczają kilkudziesięciu, kilkuset tak naprawdę metrów, one tak dochodzą do 100, 200, 200 kilkudziesięciu metrów, tak jak to na wyżynach jest zresztą. I te zatoki też są jednocześnie mniej nieco wcięte w nasz ląd. Zwróćcie uwagę, tutaj od tego punktu, gdzie tu nam się rysuje, od tego punktu do tego punktu, na naszej podziałce graficznej mamy 50 metrów, czyli powiedzmy, o tak dokładnie nie policzymy tego, ale 500 metrów, przepraszam, kilometr. No i już nam się za chwilę kończy tak naprawdę nasza zatoka, czyli one tak mają, ich długość najczęściej liczona jest w kilometrach, a nie w dziesiątkach czy setkach kilometrów tak naprawdę. Kilkanaście kilometrów mogło być wcięte w głąb lądu, jak najbardziej, ale raczej już nie setki, chociaż to też różnie bywa, bo mamy różne przykłady. I wybrzeża ferdowe, one zostały ukształtowane w obrębie terenu nizinnego. Zobaczcie, tu wszędzie widać, że już jest w miarę płasko. Tu nawet ten mosty, owszem, muszą połączyć te obszary, wiadomo, że są, muszą być troszkę powyżej zbudowane. No ale no, nie ma tak, że one nam się wznoszą normalnie, to w górę by wznosiły się, prawda? I tu, a one tak sobie w dół nawet opadają nieco, bo wyżej są budowane niż po prostu ta zatoka, więc widać, że jest nisko. Tak mamy w okolicach chociażby Nowego Jorku. Nowy Jork, jak wiemy, jest stosunkowo nisko położone. Tak mamy na wschodnim wybrzeżu Danii, prawda? Kolejnym typem wybrzeży będą wybrzeża szkierowe czy szerowe. Tutaj nasz lodowiec przetoczył się po takich wystających z podłoża garbach. Te garby zostały opiłowane, wyszlifowane. Najczęściej to były mutony. Czasem w obrębie takiej zatoczki wyłaniają się nam z oceanu także drumliny. Drumliny to jest taki erozyjno-akumulacyjna forma, też powstała w wyniku działalności lądolodów najczęściej. I tego typu wysepki są bardzo liczne. Tu chociażby mamy w obrębie Wysp Allandzkich, prawda, na naszym Bałtyku występujących. Tam jest setki, tysiące wysp,
I każda taka wyspa bardzo często to właśnie jest to taki jeden mutonik, który został wcześniej zalany. Większość tych wysp jest nawet niezaludnionych, bo tam się mieszkać raczej nie da, bo zobaczcie, taka malutka wysepka, to ciężko byłoby tutaj mieszkać. Na tej już raczej prędzej moglibyśmy sobie zamieszkać i takich wysp, w obrębie tych Wysp Alandzkich, oni mają naprawdę tam bardzo, bardzo dużo, czy Finlandczycy, Finowie, czy Szwedzi, także one tak naprawdę są charakterystycznym tutaj elementem, który zresztą odgradza tą część główną naszego Morza Północnego od wciętej Zatoki Botnickiej, która przez to ma swój także inny ustrój hydrologiczny w dużym stopniu. I wybrzeża lobowe. Czym był lob? Lob to taka część lodowca, która po prostu dalej sobie gdzieś dotarła, czyli to taki fragment lądolodu, który sobie gdzieś dalej mógł dotrzeć. I taki fragment lądolodu dotarł sobie właśnie mniej więcej do tego miejsca, które wam narysowałem. I tu, gdzie dzisiaj mamy rozpościerającą się przede wszystkim Zatokę Gdańską, właśnie to jest takie miejsce, które związane jest z zasięgiem takiego lobu dawnego, więc to nawet w okolicach Trójmiasta czy dalej Mierzei Wiślanej ten lob będzie nam się po prostu ciągnął. Ten lob to taki, tak jak wam mówiłem, taka jęzorowa zatoczka, bo taki jęzor wysunięty do przodu. No i przechodzimy do wybrzeży zstępujących, czyli zanurzających się, które zostały ukształtowane tym razem poprzez procesy tektoniczne i subarealne, czyli tektogeniczne. Tu przede wszystkim najważniejsze to będą wybrzeża Riasowe i Dalmatyńskie. No i te trzy pozostałe też są dosyć ważne, ale takie powiedzmy już mniej przez podstawę programową wymagane, szczególnie Kalasowe i Uskokowe. Dosyć często pomijane, ale bardzo ważne są mimo wszystko jeszcze wulkaniczne, także chciałem też wam o nich wspomnieć. No i zaczynamy najważniejsze, czyli wybrzeża Riasowe. Tutaj uległy zatopieniu tak naprawdę doliny, które są wcięte i są wcięte w zrównane i odmładzane masywy górskie. Zwróćcie uwagę. Część, rzecz charakterystyczna, że te nasze masywy górskie, tu mamy taką zatoczkę, ja to wszystko tak mniej więcej wam okrążę, bo nie mamy niestety czasu, żebym się bawił w ładne malowanie tego wszystkiego. To zobaczcie, że jak mamy tu pasmo górskie, to one w stosunku do naszych zatoczek ciągnie się do naszej linii brzegowej to prostopadle, prawda? A do naszych zatoczek to równolegle. Ale do linii brzegowej faktycznie ciągną się te nasze struktury górskie, łańcuchy górskie prostopadle. I tu też mamy do linii brzegowej prostopadle ciągnący się łańcuch górski. Więc jeżeli tak to jest, to zobaczmy, co się stało. Mieliśmy suche dolinki, płynęły sobie rzeczki i poziom oceanu wzrósł i tego typu dolinki zostały zalane przez wodę i mamy właśnie wybrzeża Riasowe. No i teraz, gdybym wam zadał pytanie, jak je odróżnić, bo one są podobne do tych, które kształtem przynajmniej czy wyglądem, do tych, które przed chwilą omawialiśmy, dość podobne, bo nie zupełnie. Do wybrzeży fiordowych, prawda? Jak je odróżnić, czy to fiordowe, czy te riasowe? No, należy sobie zadać pytanie, czy na danym wybrzeżu mogliśmy mieć w ciągu ostatnich kilkudziesięciu tysięcy lat do czynienia z lodowoceniem? Jeżeli powiemy, że pewnie lodowców nie było, ostatniego lodu z lodowacenia skandynawskiego nie było, czy też z lodowaceń północnoamerykańskich na przykład, no to wtedy wiadomo, że tylko mogą to być najczęściej wybrzeża riasowe. Ja mówię najczęściej, bo to też
możemy się niestety pomylić. Ale jeżeli mogły być źle odwracania, no to raczej będą to wybrzeża fiordowe. No i tak, gdybyśmy mieli mniej więcej poszukać, gdzie będą raczej fiordowe, a gdzie raczej riasowe, to możemy powiedzieć, że mniej więcej do 55 stopnia szerokości geograficznej północnej to raczej będziemy mieli do czynienia z wybrzeżami właśnie riasowymi, a powyżej 55 stopnia, szczególnie jak to jest 60, 70 stopień czy 80, to najczęściej będą wybrzeża już fiordowe. Dlatego zobaczcie, że te państwa, które tutaj i te rejony, które są wymienione, to one najczęściej się trzymają tych rzeczy, o których Wam mówiłem. One są poniżej 55 najczęściej równoleżnika. Jest to na przykład wybrzeże Francji, Wielka Brytania. Tutaj nam się średnio mieści w tym, o czym mówiłem. No ale gdy popatrzymy na Walię, to Wielka Brytania była tak z boku tak naprawdę tych zlodowaceń skandynawskich, więc tak samo jak Irlandia, no tutaj też musimy patrzeć, że ten lądolód w różny sposób objął tą Europę swoim zlodowaceniem. Ale Hiszpania, Islandia, Portugalia, Krym, San Francisco w Stanach Zjednoczonych, Argentyna z Patagonią i Nowa Zelandia już nam się spokojnie w tym kryterium poniżej na styk ewentualnie Patagonia, ale większość nam się będzie spokojnie już mieściła do tego 55 równoleżnika szerokości północnej, południowej. No i wybrzeża dalmatyńskie. Jak wybrzeża riasowe były prostopadle usytuowane do naszej linii brzegowej, to w przypadku wybrzeży dalmatyńskich one będą tym razem usytuowane równolegle, prawda? I tak samo w zasadzie będziemy mieli historię. Mamy łańcuchy górskie, które są usytuowane równolegle do naszej linii brzegowej. Następnie poziom wszechoceanu nam podnosi się do góry. No i te części łańcuchów górskich, które były najwyżej wypiętrzone, to dalej są po prostu widoczne. A te, które są, były niższe, no to są zalewane, więc tutaj bardzo często jest taka sytuacja, że mamy tutaj takie lekko zalane wysepki, to znaczy to już nie są wysepki, bo są zalane jakieś obszary, prawda? I zobaczcie, że pomiędzy taką jedną wysepką, a taką drugą wysepką mamy takie obszary, które pomyślano i nazwano sobie, że a niech będą to kanały, dlatego mamy tą drugą nazwę wybrzeży kanałowych, prawda? Bo faktycznie pomiędzy tymi wysepkami, czy na ich przedłużeniu mamy te ciągnące się podwodne, można powiedzieć, dalej kontynuowane są pasma górskie, więc nie wszędzie możemy sobie tak łatwo popływać i to trzeba uważać, żeby na coś się nie nadziać. I tego typu zjawiskom bardzo często towarzyszą zjawiska krasowe, bo wiele tych systemów górskich to tak naprawdę zbudowanych jest ze skał wapiennych. Zresztą w basenie chociażby Morza Śródziemnego, w obrębie wybrzeża chorwackiego, ale nie tylko, w obrębie Kalifornii tego typu właśnie wybrzeża mają w niektórych miejscach przynajmniej tego typu swoje oblicza i jeżeli mamy ciągnące się takie wysepki, to de facto takie archipelagi wysp krasowych, takich rozpuszczających się, znowu będą bardzo malownicze i bardzo piękne, bo zobaczcie, tutaj właśnie mamy widoczne te białe, krasowe właśnie fragmenty niszczejące i rozpuszczane tak naprawdę przez morza. Wybrzeża kalasowe, łukowe albo calowe. Znowu, łukowe, calowe to będzie nam fajnie mówiło mniej więcej, jak one wyglądają, bo tutaj mamy tak naprawdę częściowe zalanie młodych gór o przebiegu łańcuchów, które są równoległe do naszego wybrzeża. No jeżeli równoległe, to różnie to też wygląda, bo zobaczcie, na tym zdjęciu to tak średnio to jest równoległe, ale jakbyśmy sobie tu narysowali takie calo, a tu byśmy te łańcuchy górskie próbowali
wykazać ich linie szkieletowe, połączyli, to tak naprawdę one się ciągną przy właśnie tym naszym wybrzeżu, bo one są tutaj porozgałęziane, można tak to powiedzieć, więc mimo wszystko, no, niby jest napisane, góry są słabo rozczłonkowane, ale mimo wszystko no, są rozczłonkowane, bo to widzimy chociażby na tym zdjęciu satelitarnym. I takie fragmenty wybrzeży spotkamy na wybrzeżu Alaski, Sachalinie, Półwyspie Koreańskim, czy też na wybrzeżu Morza Tyryńskiego w Europie. Wybrzeża uskokowe, kolejne. Tu mamy tak naprawdę zalanie rowu tektonicznego. Jak wiemy, w obrębie Morza Czarnego, czy też dalej ciągnącej się Zatoki Adeńskiej, to są te fragmenty, tak naprawdę tam nam się rozjeżdżają od siebie, w cudzysłowie, płyty tektoniczne. Tam nam się zaczyna ciągnąć ryft środkowoafrykański, on dalej przechodzi, prawda? I zobaczcie, tutaj ta linia brzegowa, tak jakbyśmy się przyjrzeli, ona w wielu miejscach będziemy taką mieli sytuację, że jakbyśmy szli wzdłuż tego wybrzeża, to moglibyśmy iść sobie, iść, iść, iść i ono by tak równiutko nam się ciągnęło, prawda? Więc taki przebieg prostolinijny, a jeżeli gdzieś dalej, to on zmienia swój kierunek, to się łamie tu w tą stronę, w tak, następnie tak, później tu, tak, tak, czyli takie kawałki linii prostych, ale jak linia prosta, to już kawałek nam się to ciągnie. Prosta, ale łamana, krótko mówiąc. Wybrzeże wulkaniczne, one powstają tam, gdzie wulkan wyrasta tak naprawdę bezpośrednio z morza, lub gdzie jego produkty tak naprawdę tych eksplozji wulkanicznych mogą nam budować strukturę, które później przeistaczają się w wysepki. Mamy tak naprawdę formowaną linię brzegową. Takie wybrzeża wulkaniczne mają bardzo często koliste zatoczki. Zwróćcie uwagę, o tu właśnie taką mamy w miarę kolistą zatoczkę. Tu też mamy taką charakterystyczną kolistą zatoczkę. I bardzo często mamy tutaj w środku widoczne kaldery, czyli kaldera, pamiętacie, że to była taka struktura, gdzie wulkan został rozerwany i środek tak jakby się zapadł i bardzo często morze czy ocean zalewa ten środek, także to też tego typu zatoczki wewnątrz takie koliste będą wtedy obecne i wyraźne. Więc i na zewnątrz, i wewnątrz tego typu takie koliste zatoczki będą występowały, tylko w zależności jak ten łuk będziemy sobie rysowali. No i oczywiście będziemy mieli bardzo urozmaicaną, taką poszarpaną, zębatą linię brzegową, bo mimo wszystko no, część takich potoków lawowych dalej sięga, część bliżej będzie sięgało. Całe środki wysp będą stosunkowo wysokie, bo te stożki wulkaniczne potrafią być wysokie. Chociażby gdybyśmy spojrzeli na Wyspy Hawajskie, to mamy tam od podnóża, które się znajduje poniżej poziomu morza, dna kilka tysięcy metrów, 5000 metrów. Te wyspy mają też koło 5000 metrów, więc różnice wysokości nawet wynoszą około 10 km w przypadku takich gór, a to już jest naprawdę niesamowicie dużo. I takie wyspy jak chociażby Madeira, Santorin, Samoa Zachodnie, czy też wspomniane przeze mnie Hawaje, to właśnie są to takie wybrzeża typowo wulkaniczne. No i pozostałe wybrzeża w zasadzie omawialiśmy, więc jeszcze raz wybrzeża limanowe, jarowe to te przy Morzu Czarnym, przy ujściu Dniestru, Dniepru, tam gdzie mamy wschodnie wybrzeża Zatoki Gwinejskiej, wybrzeże estuariowe, lejkowate to ujścia między innymi takich rzek, które wpadają do w miarę głębokiego morza, oceanu, w tym przypadku Sekwana, Tamiza, Loara, rzeka Świętego Wawrzyńca i wybrzeża klifowe to takie wysokie, które są chociażby w Polsce, więc Wyspa Wolin, Jastrzębia Góra, Gdynia Orłowo, południowa Anglia, Dover,
Przylądek północny, Portugalia, tam wszędzie mamy do czynienia z wybrzeżami klifowymi. No i zadanie dla Was. Znowuż chciałbym, żebyście sobie w zeszycie spróbowali po pierwsze scharakteryzować każdy takie wybrzeże, które tutaj znacie. To jest jedna część zadania, a druga część zadania, jak już pamiętacie, to też dobrze byłoby podać ich nazwy. Więc stopujecie na kilka minut filmik, wykonujecie zadanie i jak zrobicie to zadanie, to odklikujecie. Należy odpauzować i poznacie odpowiedzi. Chociaż nie będę już szczegółowo może omawiał tych typów wybrzeży, bo byśmy musieli poświęcić zbyt dużo znowu czasu. Zakładam, że już znacie odpowiedzi, więc sprawdzacie te odpowiedzi, czy dobrze udzieliliście tych odpowiedzi. Jedynka, lidowo-lagunowe, czy też lagunowe po prostu. Czasem tak w uproszczeniu podajemy. Dwójka, wybrzeża dalmatyckie, kanałowe. Trójka, riasowe. Czwórka, fiordowe. Piątka, szkierowe, szerowe inaczej mówiąc. Szóstka, mierzejowo-zalewowe, czy też zalewowe. Znowu dla uproszczenia. Siódemka, fiordowe. Ósemka, szkierowe czy szerowe. Dziewiątka, znowuż riasowe, tak jak w trójce. I dziesiątka, wybrzeża dalmatyckie, kanałowe, tak jak w dwójce. Także widzicie, tutaj specjalnie dałem dla Was na niektórych obrazkach to samo, żebyście zobaczyli. No, nie wiecie, jak będą wyglądały rysunki, zdjęcia, czy to, co Wam zaserfują eksperci z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, więc no, musicie umieć to rozpoznawać w miarę. Przynajmniej te najważniejsze, które tutaj były na tym zdjęciu ostatnim zaprezentowane. I przechodzimy do wybrzeży antropogenicznych, którym człowiek nadał swoje piętno. No wiadomo, człowiek chce odnosić swoje korzyści, prawda? No to co robi? Buduje porty. Niestety, tego typu nierozważne działania, wiadomo, że dla przyrody nie jest to obojętne, to mogą być niezbyt dla tej przyrody korzystne, ale może potrafi też odegrać się i też potrafi być okrutne. I co człowiek zniszczył, to i przyroda też potrafi odpłacić. Także nie dziwmy się tym. No, oczywiście takie wybrzeża przekształcone przez człowieka to wybrzeża antropogeniczne. One czy elementem charakterystycznym dla takich wybrzeży są liczne nabrzeża i porty. Mamy tutaj widoczne na zdjęciu. Te porty oczywiście były lokalizowane w specyficznych miejscach. Najlepiej były to takie jakieś niewielkie zatoczki, które tak naprawdę powodowały to, że ten wiatr nie uderzał wprost w te porty, tylko te porty były nieco osłonięte od tego wiatru, prawda? Więc wybierano tak naprawdę takie miejsca, w których budowano te porty i no, liczyła się tutaj także pewne cechy związane z bezpieczeństwem. Oczywiście, jak powstawały te najstarsze porty na świecie, to wiadomo, że trzeba było też się czasem bronić, bo agresorów było bardzo wielu, więc powstawały różnego rodzaju wały, mury i tak dalej, więc tak miasta broniono, prawda? Więc bardzo często też ten port i rzeka też musiały być od siebie oddzielone, bo tak jak Wam mówiłem, sama rzeka też stwarzała pewne niebezpieczeństwa, więc też budowano z jednej strony mury miejskie, z drugiej strony takie mury oddzielające od rzeki, prawda? Więc tutaj no, musiano się zabezpieczyć. Oczywiście to wszystko także musiało być bezpieczne, więc trzeba było rozglądać się, więc powstał cały system wież strażniczych, latarni morskich, tak żeby te statki wiedziały, że już dopływają do tego wybrzeża. Oczywiście wiele portów tym samym pełniło takie funkcje ściśle nawigacyjne, prawda? Bo tutaj musieli ludzie wiedzieć, gdzie płyną, jak płyną, jak jest daleko, w jaki sposób, krótko mówiąc, się odnajdywać w tym wszystkim.
Oczywiście później takie miasta były rozbudowywane, bardzo często stawały się takimi miastami, w których funkcje obronne były bardzo ważne, więc budowano jakieś przybrzeżne zamki i tak dalej, więc to różnie było. I oczywiście w wielu rejonach Europy dalej zachowały się tak zwane saliny, czyli sztucznie wykonane tak naprawdę płytkie zagłębienia. I zwróćcie uwagę, w takiej salinie mamy do czynienia z takimi dosyć twardymi skałami. W takich dosyć twarde skały, w takich pojemnikach gromadzi nam się woda. Te pojemniki, tak jakby uformowane w tych twardych skałach, są następnie zalewane przez wodę. Woda następnie jest odparowywana i po pewnym czasie możemy sobie taką sól pozyskiwać. Więc w ten sposób sól jadalną w bardzo prosty sposób pozyskiwano, bo musimy pamiętać, że średnie zasolenie Wszechoceanu, pamiętacie, wynosiło 35 promili PSU, czyli w takiej wodzie jest 3,5% tak naprawdę soli, czyli no owszem, tej wody musiało sporo odpalować, ale jeżeli to był obszar na przykład basenu Morza Śródziemnego, a tam bardzo często tego typu saliny chociażby powstawały, to tak naprawdę wiadomo, że słońce tam mocno świeci, mocno oddziaływuje, więc tego typu sól po prostu spokojnie sobie powstawała i można było z tego korzystać. No, oczywiście wybrzeże antropogeniczne to takie totalnie już dzisiaj przekształcone przez człowieka, gdzie mamy nabrzeża typowo mocno zurbanizowane. Najlepszym przykładem na to jest Hongkong, miasto bajka tak naprawdę, którym w obrębie takich, no, można powiedzieć, całkowicie przekształconych nabrzeży człowiek funkcjonuje, prawda? Podobnie jest w przypadku Nowego Jorku. Tam takich oaz poza Central Parkiem to raczej zbyt wielu nie spotkamy. Filadelfia, tam już jest nieco lepiej, ale też Filadelfia jest dosyć mocno tak przekształcona. Więc to są takie wybrzeża typowo antropogeniczne. I oczywiście musimy pamiętać o tym, o czym mówiłem w kilku miejscach na dzisiejszej prezentacji, że niestety, ale linia brzegowa ulega ciągłej modyfikacji, prawda? Dlaczego tak się dzieje? Bo klimat się zmienia, bo mamy różne ruchy tektoniczne, bo mamy rzeczy, za które odpowiedzialny może być człowiek, ale nawet i niekoniecznie, prawda? Z połączenia tego wszystkiego my dzisiaj wiemy, że po prostu pewne rzeczy dzieją się nieubłaganie. Musimy pamiętać, że ostatnie 18 tysięcy lat to wytapiał nam się lądolód skandynawski, więc tak naprawdę powierzchnia kontynentów zmniejszyła nam się, bo ten lodowód się wytopił, aż o 16 milionów kilometrów kwadratowych, więc to jest bardzo, bardzo dużo. A tak naprawdę to wszystko będzie dalej trwało, bo w tej chwili lodowce też nam się topią. Nie daj Boże, jak tam by się, a czarne scenariusze mówią, że prędzej czy później się to stanie, że większość Grenlandii, większość Antarktydy, Arktyka to już prawie nam się stopiła, to będzie naprawdę niezbyt wesoło, prawda? No i oczywiście, w co takie zmiany linii brzegowej mogą obfitować? W to, że na przykład jeszcze niedawno Australia miała połączenie z Nową Gwineą, teraz mamy tam tak naprawdę wyspy. Tajwan tak naprawdę z wyspami japońskimi był połączony, tak samo, więc to wszystko się modyfikuje. Tak samo został przerwany pomost, który łączył nam Alaskę z Syberią, więc kiedyś to tak naprawdę suchą stopą można było przejść z Ameryki Północnej do Azji, prawda? Więc jakości ludzie musieli przewędrować, więc to też wykorzystali nasi przodkowie. Dzięki temu w Ameryce Południowej też rozwinęły się cywilizacje chociażby. No i
Zmiany linii brzegowej oczywiście cały czas się dzieją i podczas tak zwanej postglacjalnej, czyli po ostatnim zlodowaceniu następującej transgresji, czyli zalewu, tak naprawdę takie średnie roczne przesunięcie linii brzegowej wynosiło około 100 metrów na rok. Czyli wyobraźmy sobie, że taka linia brzegowa potrafiła być po 10 latach przesuwana o 1 km. 10 lat to niby trochę jest, 100 lat to rzadko kto żyje, ale powiedzmy, że niektórzy dożywali, przecież prawie takich ludzi dawniej to nie było, na pewno nie było, ale powiedzmy po 100 latach to już było nie 1 km, tylko 10 km, a 10 km to już jest to jednak dosyć znaczny odcinek i na przykład jeszcze w czasach sumeryjskich wybrzeże znajdowało się 200 km od obecnej linii brzegowej, więc te 250 km to jest dosyć sporo. Podobnie jest z Zatoką Perską, która była w całości jeszcze niedawno obszarem lądowym, prawda? Więc to też widzimy, że no, te morze, krótko mówiąc, wkroczyło i sobie zrobiło Zatokę Perską, a w czasie zlodowacenia ta woda, ten poziom wszechoceanu po prostu był znacznie niżej. No, oczywiście możemy sobie zadać pytanie, bo wiemy, że dzisiaj, tak jak mówiłem Wam wielokrotnie, obserwujemy tendencję wzrostową poziomu morza. No i oczywiście pytanie, czy zmiany związane z makroskalowymi cyklami klimatycznymi to są, czy to jest efekt działalności ludzkiej? Co to jest bardziej? Czyli czy procesy naturalne, czy efekt działalności ludzkiej? Odpowiedź jest trudna. Dla mnie jest jasne. Procesy naturalne dzieją się, ale człowiek dokłada swoją cegiełkę. Pytanie, jak wielka to jest cegiełka, a moim zdaniem w sumie to nie ma znaczenia, bo człowiek nie ma prawa tego po prostu robić. Człowiek nie ma prawa dokładać tej swojej cegiełki. Człowiek powinien tak robić, żeby jego działalność nie wnosiła nic, co można było powiedzieć jest po prostu złe. Czy do tego dążymy? Niestety nie. Mimo wszystko musimy się jakoś chronić, bo wiadomo, że wybrzeże jest modelowane, jest zniszczone, prawda? Więc cóż takiego możemy robić, żeby te brzegi morskie chronić? No, mamy kilka sposobów. Możemy budować sobie ostrogi. Oczywiście fale wtedy nam się rozbijają i takie ostrogi tego typu fale morskie potrafią w dużym stopniu nam zatrzymywać, prawda? Możemy robić sobie różnego rodzaju betonowe opaski, umocnienia, czy też betonowe falochrony wzmacniane jeszcze takimi kamieniami bardzo często po bokach, czyli betonowymi bloczkami, łomami skalnymi, czy też nakrywanymi miejscami siatką stalową, tak żeby te fale się po prostu rozbijały o te trudne do zniszczenia dla morza przeszkody. No ale oczywiście to wszystko jest drogie, więc wybieramy i próbujemy chronić przynajmniej te odcinki, które po prostu musimy i które dla nas z punktu widzenia są ważne, czyli przede wszystkim porty morskie. Dlatego te porty morskie to no niezbyt one ładnie mimo wszystko wyglądają no, to jest po prostu beton. Nie wiem, chyba że wy kochacie beton, lubicie beton. Ja wolę takie rzeczy bardziej naturalne, więc porty morskie to niekoniecznie mi za bardzo odpowiadają, ale każdy ma swój gust. I tym chciałem Was pożegnać i zapraszam Was na kolejną lekcję.